Dzień dobry. Ta muzyczka to taka mało poranna chyba. Ta muzyczka to chyba taka mało poranna. Psy szczekają, pewnie dupami. Coś bulgocze w tle. Kto to włączył w ogóle? Wyłączam to. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry wszystkim. Widziałem, że na czacie Radimira Lewaków zastanawia się, czy bardziej nienawidzić kapitalizm czy siebie. No więc odpowiadam, prawda jest to prosta i niektórym znana, jebać kapitalizm w poniedziałek z rana. Siema Jakub Tylutki, siema Radimira jeszcze raz, siema Łukasz, siema Mondrian, siema Drakana, siema Wojtek, siema Radosław Jankowski, siema Pola, siema Marcin Gajda, który wpadł tylko na chwilę, obejrzy się z odtworzenia wieczorem i pyta co dziś w programie, zaraz odpowiem. Źle zaczęty poniedziałek w robocie, mówi Alicja Ing, więc chyba jestem w idealnym miejscu. Dzień dobry, Żubrzątka. Dzień dobry, Alicja, proszę się tam trzymać i nie dać się, nie dać się kurwiom wrednym. Dzień dobry, Grzegorz Burtan. Dzień dobry, Misza Miszka. Dzień dobry, Tłumacz Adam. Dzień dobry, Alt Dusk Not, Rita Margarita, Demichał Tomasik, Alma Armas, Ciosany z Kartofla, Dziwny Pies, Fingal, Szamisen, Subarzak, Emet, Andrzej Mietki, albo Miętki i Michał Kozłowski też. Dzień dobry. Dzień dobry. Było pytanie, co dziś w programie. Słuchajcie, no jest kilka pomysłów na dzisiaj. Jest kilka pomysłów na dzisiaj. Jednym z nich jest na przykład to, żebyśmy sobie, ale to potem, może, dajcie znać, co o tym myślicie, obejrzeli recenzję serialu 1670 w wykonaniu Tomasza Raczka. Siema Arturo D. Ale to potem. Myślę, że siema Zin 303. Myślę, że dzisiaj też pewnie zrecenzujemy sobie Marcina Kąckiego. Radimira, dowiedziałem się wczoraj, że konfa miała jeszcze jedną osobę, która zaraziła inną kobietę kiłą. Oczywiście seks pozamałżeński. Dzień dobry, konserwatyści jak zwykle konserwatywni. Dzień dobry, Avatar DM, dzień dobry, Why Please Why. Łukasz, czy jest mocno cringe'owo? Słyszałem, że tak. Słyszałem, że jest srogo i słyszałem, że dobrze. Tłumacz Adam, o, to jest wiadomość, którą chciałem zobaczyć na czacie kiedykolwiek. Żubrze, zachęciłeś mnie do The Wire i kurwa nie żałuję. Powiedz mordę, na którym sezonie jesteś. Angrącka, siema. Siema Angrącka. Powiedz Adam, który sezonik jest grany, gdzie jesteś. A ja w międzyczasie muszę coś znaleźć jeszcze na szybko, bo oczywiście jak zwykle jestem nieprzygotowany. Raczek to ten, co wzdycha do Polańskiego. No pewnie, że tak. Siema Kapi. Siema, kowboju.
Z Kapim gramy czasem w między innymi z Kapim, ale też z Wojtkiem i z Fruktozaurem, którzy są też aktywnymi czatowiczami na porankach gilotynowych. Gramy sobie w Red Dead Redemption online. Z różnym skutkiem, bo ostatnio gra się crashowała do pulpitu. Ja już zrobiłem install, więc myślę, że w tym tygodniu będzie trzeba coś sprawdzić i pokombojować. Zobaczyć, czy to działa, czy nie działa. Także tak. We don't like the strangers in Texas. Jak to mawiają kowboje. Dobrze, dobrze. To będzie to, to będzie na później, to będzie na później. To będzie na później. Ciosany z kartofla. Jakby co to można z nami pograć? Pewnie, że można, o ile grasz na pececie. O ile grasz na pececie, bo niestety nie ma crossplaya, crossplayu. Umawiamy się na gilotynowym Discordzie serwerowym, na serwerze Discorda gilotynowego, więc zapraszam, zapraszam. Jan... Jad Gołki, dzień dobry, w końcu na tak zwanym home office mogę komfortowo na żywo obejrzeć te transmisje audiowizualne o charakterze egalitarnym. Dzień dobry, Marysia, Wojtek, poszłam spać o trzeciej w nocy, bo gram w grę. Dobrze, że już jesteś, bo już miałem krzyczeć do mikrofonu, że jak nie ma Marysi i Maćka, to chuj będzie, a nie transmisja. Chuj będzie, a nie transmisja, ale cieszę się. Jaka gra, wariacie? Jaka gra, wariacie? Czesany z kartofla, nie grałem co najmniej pół roku albo i więcej w Red Deada. Czy będziecie coś streamować takie kombojowanie? Nie wiem, wiesz, nie wiem. Tym bardziej, że ja, tak jak już wspominałem, granie i streamowanie mi nie idzie. Za którymś razem, jak graliśmy, to sobie leciał streamek na Discordzie, tak po prostu na luzie. Więc tym bardziej zapraszam na gilotynowego Discorda, którego właśnie zalinkował Łukasz, za co dziękuję. Marysia mówi, że Maćka nie będzie. No to jestem w połowie tylko zadowolony. Ale zawsze to połowa. Zawsze to jest szklanka do połowy pełna. Unsolved Case? Nie znam. Tłumacz Adam McNulty przypomina mi dawnego kolegę z pracy i nie tylko. Też taki FIFA Rafa chujek arogancki, ale dobry w tym, co robi. No, każdy zna takiego McNultiego, co najmniej jednego. Być może każdy trochę kiedyś był McNultym, albo przynajmniej ktoś, kto kiedyś oglądał w zeszłym roku The Wire, to miał poczucie, że kiedyś był trochę takim McNultym i dobrze, że już nim nie jest. Ale to tylko moje gdybanie. Marysia, Maciek ma jednak tak, że jak pójdzie spać o trzeciej, to wstanie może o trzeciej po południu. Ja też bym tak miał chyba. Radosław, dla mnie to jedyny powód, by mieć Discorda. Doceniam i zajebiście. Tłumacz Adam, nawet z wyglądu trochę podobny. Najgorzej. Znaczy w sumie McNulty chyba raczej jest przystojnym mężczyzną, ale najgorzej, że tak bardzo go przypomina ta osoba, o której mówisz. Siema Roszyński. Kochani, jest poniedziałek. Siema Uskrzydlacz. Jest poniedziałek, godzina 8:06. Witam wszystkich, więc powtarzam, pierwszy sezon skończyłem. No, to jeszcze przed tobą dużo. A czy też miałeś tak, tłumacz Adam, że na początku The Wire trudno ci się wchodziło w pierwsze odcinki, czy od razu puknąłeś cały pierwszy sezon jak siema? Jak siemasz, Wojtek? Siema, Ania Nowicka. Grzegorz Burtan donosi, że Tusk w wywiadzie jasno stwierdził, że trzecia bloga. No brawo Wojtek. Trzecia droga blokuje liberalizację aborcji i ma związane ręce. No to za pech. No tak, widziałem fragmenty tego wywiadu. Kurwa, no. Ja pierdolę. Grzegorz, dzień dobry, smacznej kawusi wszystkim. Tłumacz Adam od razu weszło, ale dawkowałem sobie. Marysia, ja miałem tak jak właśnie Marysia mówi, że The Wire na początku w ogóle nie zaprasza do oglądania. I kurde, no. Ja miałem w ogóle taki dziwny rytm, że w każdy sezon poza ostatnim. Siema Melunka. Że każdy sezon poza ostatnim oglądałem tak, że w pierwsze odcinki wchodziłem bardzo ciężko i bardzo na raty. I dopiero końcówkę każdego sezonu binge'owałem, tam oglądając po kilka odcinków z rzędu. No i ostatni sezon, z racji, że był ostatni i tam już chciałem wiedzieć,
co się skończy, jak się skończą losy wszystkich bohaterów. Ja od Guki mówi, ja właśnie zacząłem The Wire i po pierwszych odcinkach dropnąłem, bo ciężko było. Tak, ten serial na początku wygląda jak zwykły serial, do tego jeszcze wydaje się być serialem o niczym. I jeszcze D1991P, to ja dziękuję za twoją obecność. Jeszcze zawala cię postaciami i ty nie wiesz w ogóle, kurwa, po co masz to oglądać. Ale no potem jest tak, że no warto, kurwa, warto, jest to nad serial, ludzie kochani, nad serial. Ja nie wiem, czy ja w zeszłym roku obejrzałem w końcu The Wire do końca i zagrałem w Red Dead Redemption 2 i to były dwa... Wąsy. I to były dwa teksty kultury, które obejrzałem w zeszłym roku z opóźnieniem. I serial nad Friends, oczywiście, no. Friends nie jest jakimś dobrym serialem, umówmy się. Nowy serial typu The Wire nie widziałem. Nie wiem, czy chcę, wiesz? Nie wiem, czy chcę, bo to już nie będzie ten poziom, jakby powiedzmy to sobie na wstępie. Ja nie wiem, czy rok 2024 nie powinienem spędzić na powtarzaniu tych tekstów kultury, na zagraniu jeszcze raz w Red Dead 2 i na obejrzeniu jeszcze raz całego The Wire. Nie wiem, czy to nie byłby najlepszy pomysł na spędzenie tego roku. Wiesz, Marysia, no to, że ja kiedyś oglądałem Friends za dzieciaka i mam sentyment, to jeszcze nie znaczy, że to był dobry serial, no nie? To nie jest dobry serial. Nie jest to serial, który się jakoś dobrze zestarzał, a takie The Wire jest w kurwę ponadczasowe, no nie? Jest w kurwę ponadczasowe. I słuchaj, Marysia, w związku z tym, że nam się dzisiaj tak dobrze rozmawia, może Baldurek 3? Kurczę, może, ale ja myślę, że wiesz co? Ja mam obawy, że Baldurek 3 może mi nie siąść tak na dzień dobry, wiesz? Że Baldurek 3 to jest coś takiego, kurde... Na przykład nie siadły mi poprzednie gry tego studia. Trzymaj się. Marysia, pozdrowienia dla twojego chłopaka. Maciej, trzymaj się. Hej! Maciej, trzymaj się. Maciej, trzymaj się. Maciej, trzymaj się. Mam nadzieję, że przekażesz. Nie to, co ja robię? Co ja zrobił? I tak się żyje w tej Polsce. Kapi mówi, że sesja wadedeczka by mi siadła. Być może, właśnie, słuchajcie, czas zacząć oficjalnie mówić o tym, że... premier Polski promuje zrzutę, promuje osobiście zrzutę, po fajno polacku, promuje zrzutę, która będzie plasterkiem, takim przyklejonym plasterkiem na problemy ochrony zdrowia w Polsce. I zamiast, kurwa, załatać problemy ochrony zdrowia, to lansuje się na ogólnopolskiej ściepie, która będzie plasterkiem na problemy tejże ochrony zdrowia. Właśnie, Grzegorz Burtan. Też słyszałem dużo o jebanych bagach i gliczach, więc ja chyba jeszcze poczekam z Baldurem, tak czy siak. I kurde, premier się na tym lansuje i słuchajcie, ja też się będę na tym lansował w tym roku. Słuchajcie. Bo do tego służy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. I wezmę udział, słuchajcie, w sesji RPG. Jest taki kanał Diabelskie Wersety. I na tych diabelskich wersetach będzie 27 stycznia sesja RPG, w której ja wezmę udział, żeby lansować się na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Znaczy, tak zrobię. Oczywiście przy okazji zostaną też zebrane pieniądze, które będą przekazane na dobry cel. No bo dorzucanie do ochrony zdrowia, kiedy jest zapotrzebowanie na dorzucanie
do ochrony zdrowia jest szczytnym celem, zawsze. Na tej zasadzie, na jakiej, jak widzisz dziecko kwestujące z puszką, no to wrzucasz, dlaczego miałbyś nie wrzucać? Masz do wyboru wrzucić lub nie wrzucić i wrzucasz, i to jest dobre, i to jest dobre. O, Michał tutaj mówi, że crossover roku i że zna diabła osobiście od 25 lat. Pozdrawiam diabeł i dziękuję ci, jeśli nas teraz słuchasz, albo słuchasz zatworzenia, albo nie, za zaproszenie do tego projektu. Uważam, że dorzucanie się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest jak najbardziej szczytne, jest jak najbardziej słuszne, jest jak najbardziej dobre. Natomiast podejście państwowe do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czy podejście ogólnolipkowe, polegające na lansowaniu się, na pomaganiu, zamiast na zmianach systemowych polegających na podnoszeniu podatków najbogatszym i łatanie dziur w ochronie zdrowia, no nie jest dobre. I Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest zawsze świetną okazją do tego, żeby o tym mówić i żeby o tym przypominać. Zack Sawyer, to jeszcze rozpocznij Hot 60 Challenge 3. Powiem ci, że gdyby teraz było Hot 60 Challenge, to bym wziął udział. Wcześniej jak było, to nie brałem, bo jeszcze nie umiałem rapować. Teraz już umiem rapować, słuchajcie, teraz już umiem rapować, więc wziąłbym udział w Hot 60 Challenge. Umiejętność rapowania chyba powinienem zacząć wpisywać sobie do CV. Gdybym pisał CV, może niedługo jeszcze znowu będę, kto wie. Ale żeby pomóc mi, żebym tego nie musiał robić, to pamiętajcie o szerowaniu streama i o łapkach w górę. Łapkach w górę, pamiętajcie. Byłoby to ciężkie dla mnie, ale rozjebałbyś. Dlaczego byłoby to ciężkie dla ciebie, Marysia? Alicja NG. Nie lubię rapu, ale twój lubię żubrze. Dziękuję. Zack Sawyer, weź dla Beki nagraj. Ej, mogę w sumie wziąć udział w Hot 16 Challenge 2. Jeszcze, no nie? Jakby nie ma chyba żadnego deadline'u, po którym nie można brać udziału w Hot 16 Challenge 2. Punk Rock Polska, wybaczam ci. Nie ma chyba żadnego deadline'u takiego, że ej, to już było 3 lata temu, 4, już nie możesz, nie wolno. Jakby COVID-19 nadal istnieje, bo taki był punkt zapalny Hot 16 Challenge 2, o ile dobrze pamiętam. Michał Tomasik, siema. Jak się zepniesz, to i w Hot 16 Challenge 1 nawet. Nie pamiętam, na co były zbierane pieniądze w Hot 16 Challenge 1. Więc to jest trudniejsze, ale w sumie racja, mogę wziąć ją w obu Hot 16 Challenge i co? A w co będziecie grali u diabła? W D&D czy w jakąś dobrą grę? Wiesz co? W jakąś inną chyba. Ewentualnie to... Ja nie wiem, ja się nie znam na RPG, no nie? Wiem, że to będzie bardziej współczesne. Tego wirusa już z nami nie ma, już nie trzeba się go obawiać. Już nie trzeba się jego bać. To będzie coś bardziej współczesnego o dresiarzach broniących swojego osiedla przed kosmitami. Więc ja już zacząłem robić research, żeby Defend the Block, właśnie. Ale nie wiem, czy Defend the Block to jest nazwa kampanii, czy to jest nazwa systemu, czy to jest nazwa scenariusza, czy to jest nazwa... Ja się nie znam. Siema Krzysztof. Więc zacząłem już robić research, żeby móc wcielić się w rolę jak taki Daniel Day-Lewis metodą aktorską. Więc przeglądam najlepsze dresiarskie role w historii polskiego kina. I zaraz zobaczę, Marysia. I słuchajcie, no najlepsze dresiarskie role w historii polskiego kina, wszystkie są w jednym i tym samym filmie. I jest to film Wojna polsko-ruska, bo tam masz tak. Masz postać silnego zagraną przez Borysa Szyca. Masz postać lewego, tego co się z nim bił. Ale przede wszystkim dla mnie najlepszym dresiarzem jest tam Wienio, który występuje w roli brata Masłowskiej, poza w ogóle głównym wątkiem. Gdzieś w tych takich wątkach
w tych takich wątkach, gdzie jest z perspektywy pierwszej osoby masłowskiej, która chodzi po mieszkaniu. Ja też kocham ten film, To jest jeden z moich ulubionych filmów, być może ulubiony film polski. Mimo, że mam centralnie w dupie resztę dorobku tego reżysera. Oglądałem go wiele razy i kurde... Siema Jadguki na Twitchu, witam. O czym witam, Pitolicie, towarzyszu Żubrze? Słuchaj, zanim... I pitolimy o dygresjach różnych. Na przykład o wojnie polsko-ruskiej właśnie. Wierzu Jerzym, jest sporo materiału dresiarskiego. Tak, widziałem pełnometrażowego w kinie nawet. Nie pamiętam w ogóle. Był chyba jeszcze taki serial na 4Fun TV, grany przez polskich raperów, ale umówmy się, polscy raperzy nie potrafią grać dresiarzy. Słuchajcie, no tak krążymy wokół różnych tematów, bo nie mogę zabrać się do głównego wątku. Blok Ekipa to jeszcze coś innego. Blok Ekipa to serial Walaszka. Słuchajcie, Tomuś W donosi, że jest 100 osób na czacie i tylko 26 łapek w górę. Chyba to był ziomek, no, to Radimira podpowiada. Chyba był ziomek, tak. A może i MTV, no nieważne, czy MTV, czy nie MTV. Ale tak, to był chyba ziomek. Tak, to był ziomek i to w ogóle było, i to w ogóle była, był serial francuski. Francuski, no nie? Właśnie, tak jak Piżmak donosi też. I Sokół dubbingował. Bardzo ładnie zaszerowałaś live'a, Marysia, doceniam, dziękuję. Czy pamiętacie Spadkobierców, pyta Radimira? Ja pamiętam, Spadkobierców i pamiętam, że mnie nawet śmieszyło to. Słuchajcie, w zeszłym tygodniu obejrzeliśmy sobie krótki filmik, żeby się pooburzać. I ja trochę nie podałem szerszego kontekstu tego filmiku, no nie? I chciałbym do tego wrócić. Chciałbym do tego na chwilkę wrócić. Tak, produkuje gry komputer. Panie Hoffman, cicho. Chciałbym do tego na moment wrócić. Siema, Lady Divita. Marysia, przegapiłem, czemu byłoby być ciężko przeżyć moje Hot 16. Maciek, trzymaj się. Albo jak ja kogoś lubię, albo oglądam kogoś, ten ktoś robi freestyle, albo właśnie tego Hot 16, to mnie skręca wszystko jakoś. Wspieram, ale skręca. Ja, Marysia, już przeczytałem, zobacz. Ja, Marysia, jestem gotowy na cringe. Gdzie było takie ładne hasło o tym, że trzeba zaakceptować cringe. Słuchajcie, to był ten film, który sobie obejrzeliśmy dla oburzonka. Mieliśmy kiedyś firmę, która produkuje gry komputerowe, bardzo dobra firma, znana, wewnętrzny mobbing pracowników, fora wewnętrzne aż huczały. Udało się utrzymać to wewnątrz firmy, nikt się nigdy o tym nie dowiedział, ale było bardzo blisko do tego, żeby spółka giełdowa de facto zaliczyła olbrzymie straty liczone w setkach tysięcy, jak nie w milionach złotych, więc on nie musi. Mieliśmy kiedyś firmę, która produkuje gry. I słuchajcie, to, że to jest złe na wielu poziomach, to już my się oburzyliśmy o to w zeszłym tygodniu. No nie. Ja już nawet nie muszę się o to oburzać, bo już oburzyliśmy się o to wystarczająco w zeszłym tygodniu, że chłop chwali się publicznie tym, że pomagał ukrywać mobbing w dużej, notowanej na giełdzie firmie. Ale słuchajcie, w zeszłym tygodniu przy okazji tego, ten filmik wypłynął w szerszym kontekście. Grzegorz Szopiński, wolałem go jako śliskiego w chuj rzecznika PiSu, chyba jednak był mniej śliski niż na tym filmie. No w ogóle to była dobra historia z nim, bo historia z nim była taka i paroma jego kolegami, że on przed wyborami 2015
jako rzecznik PiSu był członkiem takiej nowej, młodej twarzy PiSu, no nie? I zanim doszło do tych wyborów, no to się wyjebał. W sensie była dosyć głośna medialna telenowela z nim w roli głównej w programach informacyjnych i innych mediach, polegająca na tym, że przyłapano go z kolegami z PiSu. Jak był najebany gdzieś tam w Hiszpanii i z kumplami i z żonami. Tak, Adam Hoffman on się nazywa. Aferę z długością siuraka też coś kojarzę, ale też coś pisaliście ostatnio, ale nie pamiętam już tego. W każdym razie coś że chwalił się publicznie, że ma wielkiego pytonga. Inba była taka, że przyłapano go na tym właśnie, jak w Madrycie byli najebani, tak jak podpowiada Lady DeVita. A potem okazało się, że jeszcze przy okazji tych wypadów do Madrytu, to jeszcze kręcą coś w chuja na kilometrówkach. No i przed wyborami zostali wyjebani z PiSu, ale po wyborach założyli spółkę. Spółka nazywała się RAS, pisze się R4S. Adam Hoffman to Mateusz Borek polityki, trochę tak. No i to była agencja konsultingowo-PR-owa, firma, agencja, w której, tak jak mówiłem, między innymi partnerem był Sławomir Jastrzębowski, czyli ten biceps ze Super Expressu od gołej mamy Madzi na koniu. Tak, najebany na imprezie partyjnej szalał, to właśnie od tego zaczęła się inba z kilometrówkami. Był Sławomir Jastrzębowski, czy mój ulubieniec, który pełnił tam funkcję biznes partner, Igor Jankę od 18 do 22. Igor Jankę, który zajmował się głównie tym, że jego żona robiła karierę w PiSie, najpierw w kancelarii prezydenta, a potem niedawno w ambasadzie w Brazylii. Natomiast no, cała ta spółka generalnie, najgłośniejszą rzeczą, jaką zrobiła spółka RAS, to było właśnie obsadzanie ziomeczkami ministerstw i spółek Skarbu Państwa i przytulanie grubej pęgi. Generalnie to był, spółka RAS, no wszystko co złe i demoralizujące, kojarzące się z władzą, no to właśnie tam miało miejsce. I teraz słuchajcie. Ten filmik z Adamem Hoffmanem, nie Michałem Hoffmanem, z Adamem Hoffmanem wyciekł w zeszłym tygodniu w takim kontekście, że pojawił się artykuł Małmazje? Co to są Małmazje? Krzysztof Wójczak, dzień dobry. Co to są Małmazje? To jest bardzo ładne słowo, podoba mi się, ale nie znam go. To jest top słów w tym tygodniu. Top słowem w zeszłym tygodniu jest obrzympała. Krzysiek, jeśli tu jesteś na czacie, pozdrawiam cię. I słuchajcie, właśnie najlepsze jest to, że tak kurde, że to jest taka afera, za którą można by polecieć, kurwa, w sensie politycznie się skompromitować. I to jest kolejna taka afera, kolejna seria afer, która gdzieś tam pokazuje, że w Polsce się skompromitować nie da, że kolesiostwo się trzyma i że dzisiaj jest trudniej się skompromitować i wylecieć z polityki niż kiedyś. O, Krzysiu się mano. Małmazje to taki religia, który nas nie stać. Słodkie wino. Słodkie, aromatyczne wino o ciemnej barwie, wyrabiane pierwotnie ze szczepu winogron o tej nazwie w okolicach miasta Malwazja na Peloponezie, następnie także w innych miejscach w regionie Malwazji. Dobrze, siema Kimer. I to wideo, tak, wątek, Wojtek Wątek. To wideo wypłynęło w szerszym kontekście z Adamem Hoffmanem, bo w zeszłym tygodniu ukazał się tekst na portalu Front Story. To jest portal, za którym stoi taka organizacja,
pozarządowa, nazywa się to Fundacja Reporterów. I ta Fundacja Reporterów w okolicach 22 bo, czy 1 roku, to ona razem z OKO.press i Wyborczą właśnie pisała dużo o machlojach tej spółki RAS Adama Hoffmana. Spółka RAS dzisiaj już nie istnieje, nie znajdziecie jej strony w internecie, a szkoda, bo była piękna. Panowie w garniturach świecili tam swoimi mordami. Jakby ktoś pamiętał adres, to pewnie dałoby się znaleźć to w Internet Archive Wayback Machine. Ta Fundacja Fotoreporterów na portalu Front Story opublikowała w zeszłym tygodniu artykuł dosyć długi na temat, słuchajcie, Akademii, to się nazywa Akademia Walki z Dezinformacją. I właśnie to wystąpienie Adama Hoffmana, na którym on pokazuje, opowiada o tym, jak to, i chwali się o tym, chował pod szafę, pod łóżko, do szafy, pod łóżko i do szafy chował mobbing w dużej polskiej firmie notowanej na giełdzie zajmującej się grami wideo, jest właśnie wystąpieniem odbywającym się w ramach tejże Akademii Walki z Dezinformacją. I ta Akademia Walki z Dezinformacją, słuchajcie, to jest taki kurs, seria eventów dla studentów dotyczących teoretycznie walki z dezinformacją. I artykuł autorstwa Karoliny Szmygin, który ukazał się na Front Story, mówi właśnie o tym, jak przez pół roku Karolina Szmygin uczęszczała na te zajęcia. I zgadnijcie co. Walki z dezinformacją było tam tyle, co kot napłakał, o ile w ogóle. Karolina tutaj wspomina w tym artykule, że byli eksperci z NASK-u w liczbie dwóch i oni mówili coś ciekawego, a poza tym pojawiali się tam byli pisowcy, tacy właśnie jak Adam Hoffman, albo około pisowcy dziennikarze typu Samuel Pereira, albo ten chłop z... albo chłopy z mediów braci Karnowskich, czy telewizji Republika. Więc słuchajcie, było wesoło. Ja tu wybrałem sobie parę fragmentów z tego artykułu. Artykułu, tak, brawo Wojtek, z artykułu. I słuchajcie, na przykład pani Karolina pisze tutaj tak: przez pół roku nie odnaleziono ani jednego przykładu dezinformacji w mediach kontrolowanych przez PiS. Na wykładach część z nich otwarcie wspierała za to partię Kaczyńskiego i atakowała Unię Europejską, a wszystko to za pieniądze z unijnego grantu, żeby było jeszcze śmieszniej. I słuchajcie, Adam Hoffman na przykład opowiadał o tym, walka z dezinformacją przez dezinformację. Słuchajcie, bo tutaj było dużo ciekawych takich kawałeczków. Na przykład właśnie Adam Hoffman, oprócz tego, że chwali się tym, że chował mobbing, zamiatał mobbing pod dywan i chował mobbing do szafy. Na przykład opowiadał o tym, wytaczał pozwy właśnie w związku z tym, że o tej jego firmie PR-owej RAS pisało OKO.press, ta Fundacja Reporterów i Wyborcza. Pozwy, które swoją drogą na początku tego roku po cichu wycofywał. Tego roku obecnego. Po zmianie władzy generalnie. No i na przykład opowiada o tym, jak pozwał ich na kwotę miliona złotych. I tutaj jest cytat. Liczyliśmy na to, że oświadczenie spowoduje efekt mrożący. To taki efekt, że każdy następny, co chciałby coś napisać, powie hola hola. Oni mają zapłacić milion. W związku z tym,
ja być może nie napiszę kolejny raz tego, co oni już napisali. Więc w ramach walki, w ramach wykładów dla studentów o walce z dezinformacją, studenci mogli uczyć się tego, że dobrze jest robić tak zwane slapy, czyli właśnie pozwy mające wywołać efekt mrożący. Młodzieżowa Akademia Walki z Dezinformacją, tak się dokładnie nazywał ten event, a jego pomysłodawcą czy organizatorem jest Fundacja Instytut imienia Ferdynanda Ossendowskiego. I teraz tak. Fundacja została zarejestrowana w 2020 roku przez osoby związane z pisowską propagandą, czyli Piotra Nisztora, związanego z Gazetą Polską, TVP i Polskim Radiem w czasach PiS, przez naczelnego PAP za czasów PiS, czyli Cezarego Bielekowskiego, i Jakuba Maciejewskiego z W Polityce. Jakub Maciejewski, na pewno byście kojarzyli go z twarzy. Maciaty, czy czytałem efekt niszczący, jak dezinformacja wpływa na nasze życie, Anna Mierzyńska? Maciaty, wiesz co, ja z Anną Mierzyńską mam ten problem, że Anna Mierzyńska kojarzy mi się głównie z tym, że kiedy jeszcze na Twitterze brylował mój ulubiony internetowy troll, z którym byłem kiedyś na kebabie, czyli Napalony Wikary, to Anna Mierzyńska nabierała się na wszystkie jego fejki. I ja jakby nie podważam jej kompetencji, na pewno wie, o czym pisze, wie, o czym mówi i tak dalej, ale ja nie mogę już patrzeć na nią inaczej niż przez ten pryzmat, no nie? Wiesz co, nie wiem, co się dzieje z Napalonym Wikary, ale mogę do niego napisać. Może, kurczę, może trzeba go zaprosić do gilotyny. Napalonego Wikarego. Ciekawe, czy by się zgodził po tym, jak zakończył swoją internetową działalność. Słuchajcie, i teraz kurs... najlepszy sposób, żeby nie dać się dezinformacji, to nie czerpać żadnych informacji. Czy Wikary pokazuje twarz? Nie, ale mógłby być samym głosem, no nie? Dobrze. Półroczny kurs Młodzieżowa Akademia Walki z Dezinformacją. To było 6 sesji. Jedna sobota w miesiącu. Pół roku. 6 spotkań, pół roku. I teraz tak, jeszcze kolejnymi twarzami Młodzieżowej Akademii Walki z Dezinformacją były takie postaci jak na przykład Maciej Świrski. Na pewno kojarzycie Macieja Świrskiego. On kiedyś miał takie zakręcone wąsy, a teraz ma normalne, zwykłe. Maciej Świrski jest obecnie szefem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz prezesem Reduty Dobrego Imienia. Reduta Dobrego Imienia to jest taka organizacja, która wysyłała w świat ciężarówki z napisem proszę nas szanować, Polaków, proszę szanować. Pamiętam, że najzabawniejsze w tym wszystkim było to, że jeden z kierowców tych ciężarówek został przyłapany na jeździe po pijaku. I nie ma nic bardziej polskiego niż Polacy wysyłający w świat ciężarówki z napisem hashtag respect us, szanujcie nas, kurwa, wiecie, kim my jesteśmy, Polakami jesteśmy, kurwa, proszę nas szanować, myśmy wojnę żeśmy wygrali. I kurwa, jeden z kierowców tej ciężarówki prowadzi tę ciężarówkę najebany, no nie? Jadguki, co, zaczęli nas szanować? Na pewno, myślę, że tak. No a drugi głośny projekt Reduty Dobrego Imienia, trzeci, bo drugim jeszcze był chyba Mateusz Kusznierewicz w Łódce. Z jakiegoś powodu, nie wiem, czy ktoś poza Polską o tym słyszał. I trzeci, mój ulubiony, no to było przeglądanie Netflixa pod kątem szkalowania Polski. I na koniec opublikowanie raportu, że
No szkalują Polskę w Netflixie, albo co gorsza, pomijają Polskę w serialach Netflixa i nie bardzo możemy z tym cokolwiek zrobić. Koniec raportu. Reduta dobrego imienia mogłaby być poradą dla rodziców, którzy nie wiedzą, jakie imię nadać dziecku dokładnie. Tak, no Samuel Pereira to już wspominałem. Maciej Zaborowski, adwokat, to wspomnę jeszcze zaraz. Wojciech Surmacz, to wspominałem, prezes PAP. No właśnie, powinien był HBO oglądać i Rodzinę Soprano, ale też właśnie The Wire. The Wire. Drugi sezon The Wire. Polaki? Kurwa. Sławomir Jastrzębowski, to wspominałem. Adam Hoffman, to wspominałem. Kto tutaj jeszcze? Kogo tutaj jeszcze mamy? Kogo tutaj jeszcze mamy? Maciejewski, to też zaraz wspomnimy. I kogo tutaj jeszcze mamy? Marek Jakubiak, słuchajcie. Marek Jakubiak, znany polski Jakubiak. Wiesz co, Jadgułki, czy szkalują, to trudno powiedzieć. I to też zależy których, no nie? Jest cały sezon, w całym sezonie jednym jest dużo Polaków. Jest dużo Polaków, bardzo dużo Polaków. I jeden jest, kurwa, zajebisty. Przynajmniej jeden. A, i w ogóle słuchajcie, autorka tutaj pisze, że na pierwszą sesję Akademii przyszli głównie studenci uczący się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Czyli na uczelni, na której... Ja też się uczyłem. Patryk Oczadły, dzień dobry. Przyszedłem się przywitać i zostawić lajka. Niestety kapitalizm mi dziś nie pozwala na oglądanie czy nawet słuchanie. Jak cudownie wraca się po zwolnieniu lekarskim do pracy. Ach, proszę się tam trzymać, panie Patryku. I słuchajcie, no tak, też uczyłem się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na szczęście nie skończyłem tych studiów. Siema, Mateusz Noga. No i tutaj dalej jest coś o tym, że że wszystkie te wykłady w ogóle można obejrzeć na YouTubie, ale nie mają zbyt dużo wyświetleń. I słuchajcie, Instytut Osendowskiego, który zorganizował tę serię eventów, też jest ciekawym przypadkiem, bo okazuje się, że nie prowadzi żadnej działalności poza tym za bardzo. Dostał dotację na tęże Młodzieżową Akademię Walki z Dezinformacją dosłownie dwa miesiące po swoim powstaniu. Dwa miesiące istnienia i już dotacja unijna. A dostał dotację unijną też być może w związku z tym, że organizatorem, operatorem grantu była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, czyli Fundacja Skarbu Państwa, której władze, jak pisze tutaj autorka, obsadzono z politycznego klucza. Siema Dominika R. I żeby było ciekawiej, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji dotacje na Młodzieżową Akademię Walki z Dezinformacją dla Instytutu Osendowskiego uzasadnia tym, że dofinacja miała wspierać newcomersów, czyli organizacje właśnie bez doświadczenia. Siema Shif Palpatine. I wspierać dialog międzykulturowy Polska-Ukraina i wzmacniać europejskie wartości, a uczestnikami miały być młode osoby z zachowaniem parytetu płci. Pamiętajcie o tych celach. Dialog międzykulturowy Polska-Ukraina i wzmacnianie europejskich wartości. Jak dyrektorem generalnym fundacji rozdzielającej unijne granty był działacz PiS,
członkowie rady byli związani z partią, członek zarządu, jednocześnie radny PiS działał w stowarzyszeniu, które z tej fundacji dostało 3 miliony, a inny członek zarządu gdzieś tam w tych mailach Dworczyka wskazuje organizacje nieprzychylne PiS-owi, żeby je od finansowania podcinać. Generalnie straszne gówno, straszne bagno, wszystko co najgorsze moglibyście sobie wyobrazić. Taka sieć kurwa śliskich powiązań polegających na kurwa braniu dotacji i grantów i obsadzaniu kurwa stanowisk. Najgorsza, najobrzydliwsza rzecz w polityce. O Radosława to musiałbym doczytać, ale to ciekawy temat. Obsadzanie pisowcami szpitali za pomocą rad społecznych. Michał Kozłowski, czy ty zarzucasz PiS-owi nepotyzm? Nie, skądże. Natomiast zarzucam autorce tekstu, na który się dzisiaj powołuję, że czasami opowiada o rzeczach, nie podając konkretów. Na przykład tutaj mamy takie zdanie, inny członek zarządu w słynnych mailach Dworczyka wskazywał organizacje nieprzychylne PiS-a, by odciąć się od finansowania, i myślę, że przy okazji fajnie byłoby pisać konkretniej, kto i co, i skoro artykuł i tak jest długi. Łukasz, nie super Wiktora, tylko Wektora. To się łatwo nie pomyl Wiktorów. Wektorów. A kto im daje tę nagrodę? Daje im tę nagrodę, słuchaj, organizacja, to się chyba nazywa Organizacja Pracodawców, coś w ten deseń. W każdym razie jest to kurwa pierdolony, jebany lobbying polityczny. Jest to lobbying polityczny, tę samą nagrodę w 2017 roku otrzymał Mateusz Morawiecki. Marysia, dziękuję za docenianie mojego przygotowania i nadrabiania czatu przez moją osobę. Roller, oczywiście, że da się samemu do tych danych dotrzeć. Grzebiąc w internecie, tylko że widzisz, o co chodzi? Chodzi o to, że 99% osób, czytając artykuł, czy to proszę myśli po poda streama? Pewnie tak. 99% osób tego nie robi. I nie zrobi. I nie możemy oczekiwać tego od czytelnika. A jak tutaj front story jest... Front story i Fundacja Reporterów są, rozumiem, tworami, które chcą dbać o dziennikarstwo i o jakość dziennikarstwa, to myślę, że możemy im takie rzeczy wytykać. Tomuś, czy to prawda, że ty jesteś autorem komiksu Gilotyna Tylko Czułość? To prawda, tak, to ja. Żeby przeczytać komiks Gilotyna Tylko Czułość, wystarczy wesprzeć dowolną kwotą opiniotwórczy program o charakterze egalitarnym Gilotyna na serwisie Patronite, na serwisie Patreon lub bezpośrednio poprzez serwis YouTube. Polecam i zapraszam. A, i pamiętajcie o łapkach w górę pod streamem. Dobrze, słuchajcie. Natomiast jest tu podany przykład tego, że pieniądze z tego programu europejskiego Erasmus+, kiedy zostały rozdawane, już wtedy pojawił się konflikt interesów. Józef Orzeł, ówczesny szef rady tej fundacji, która rozdawała granty, zasiadał w radzie Fundacji Reduta Dobrego Imienia, w której działa wykładowca Akademii Młodzieżowa, Akademia Walki z Dezinformacją Maciek Swirski. Rozumiecie to? Rozumiecie to? Gdybym to usłyszał na głos, to pewnie bym nie skumał, który kurwa jest synem kogo. Który kurwa jest synem kogo, no nie? Muszę się napić. Przemówienia Dudy chyba nie będziemy dzisiaj oglądać, ale nie wykluczam, że w tym tygodniu to zrobimy. Roller, trzeba założyć profil na X, który będzie jebał dziennikarzy, albo coś a la demagog w kierunku dziennikarzy. No może. Albo z szambiarzami. No właśnie. I tutaj też pojawia się wątek tego, że bardzo często, dziękuję Marysia, bardzo często wykładowcy na tej Młodzieżowej Akademii Walki z Dezinformacją opowiadają o sobie. Na przykład Adam Hoffman opowiada, że tu cytat, w wyniku własnych błędów wypadłem z polityki, ale już nie wspomina o tym, że
że odjebał Manianę na cały kraj z chlaniem wody w Madrycie i z robieniem wałów na kilometrówkach. Bardziej opowiada historię, kurwa, bohatera męczennika. Jak każdy, kurwa, Polak, no nie? Jak każdy Polak jest bohaterem i męczennikiem. Wypadł z polityki, bo popełnił błąd, teraz trzeba się nad nim użalać, a do tego ci wredni dziennikarze z Gazety Wyborczej, z Okopres i z Fundacji Reporterów zepsuli mu firmę raz i pomówieniami doprowadzili ją do zgonu. Firmy konsultingowo-PR-owej raz już z nami nie ma. Miała piękny pogrzeb. Chłop dosłownie żalił się tym studentom, że musi teraz czyścić sieć przez tych przeklętych dziennikarzy. On musi czyścić sieć, rozumiecie? Przypominam, że zadaniem tej fundacji, tej akademii, tej serii spotkań było jeszcze oprócz tego, że czy w komiksie Gilotyna tylko czułość są brutalne sceny? Są. Przypominam, że jakby ta uzasadnienie grantu na tę działalność było podyktowane europejskimi wartościami, cokolwiek to znaczy, ale też gdzieś tam w opisie za pieniądze z tego grantu ta akademia miała wspierać młodych dziennikarzy i ich otoczenie w niezależności, rzetelności, uczciwości i profesjonalnym rozwoju zawodowym. Czyli, Szymon, przeczytałem za mało komiksów. Czyli jesteś młodym studentem dziennikarstwa. I kurde, chcesz odnaleźć się w dżungli internetowej dezinformacji. Chcesz odnaleźć swoje własne miejsce w szumie informacyjnym. Trudno ci się w tym odnaleźć i to jest zrozumiałe. A jednocześnie idziesz właśnie, trudno ci się odnaleźć w dżungli internetowej dezinformacji, szumu informacyjnego. Idziesz na Młodzieżową Akademię Walki z Dezinformacją, a tam Adam Hoffman, nie Michał Hoffman, Adam Hoffman, żali ci się, że ci przeklęci dziennikarze zajebali jego firmę, że on teraz musi czyścić internet po manianach, które odjebał, przez to, że ci wredni dziennikarze je opisali, a do tego wszystkiego opowiada ci, jak chować mobbing. Kurwa! Mać! Do chuja wafla! Do chuja wafla! O! Mało tego. Adam Hoffman na tych wykładach uczy, jak reagować, gdy sprawa wymyka się spod kontroli i zaczynają dowiadywać się o tym media. A przykładem, w kontekście którego Adam Hoffman to mówi, jest hipotetyczny przypadek, co by było i jakie komunikaty wydawać, jak pracować z mediami w sytuacji, w której pracownik naszej firmy ginie, umiera w pracy. Umiera w pracy. Mało tego. Tu jest też zajebisty cytat dalej z Adama Hoffmana, nie Michała. Czyli jak Adam Hoffman uczy młodych dziennikarzy, jak stosować blame game. Blame game. Czyli zrzucanie winy na oponentów. Trzeba stosować bardzo rozważnie, trzeba mieć duże doświadczenie, ale bardzo dobrze działa. Obrzucić, przerzucić winy na kogoś innego, najlepiej w ogóle na inny temat. Wiecie, jak taki coach, no nie? Jak taki coach, który mówi ci, jak ten, jak Jarosław Jakimowicz w Młodych Wilkach. Jak cię złapią na rękę, za rękę, to nie jest twoja ręka. To nie jest twoja ręka. Reptylian, mnie też to w ogóle nie dziwi, no nie?
O, Punk Rock Polska donosi i podpowiada, że a propos skompromitowanych polityków, to Karol Karski tak się kurwa skompromitował, że siedzi teraz w Parlamencie Europejskim i przytula gruby hajs. Taka kompromitacja polityczna. No widzisz, Adam Hoffman tak się skompromitował, że teraz uczy młodych dziennikarzy czegoś, co nie ma za wiele wspólnego z dziennikarstwem. Za to przy okazji swoich wykładów zaprasza uczestników i słuchaczy na staż do firmy Adama Hoffmana, jakakolwiek teraz ta firma jest. Nie wiem, czy jak się teraz nazywa firma Adama Hoffmana, przepraszam, nie wiem. Ale jak byłeś słuchaczem, słuchaczką Młodzieżowej Akademii Walki z Dezinformacją, to możesz dostać robotę u Hoffmana i będziesz chował mobbing. Słuchajcie, podatek cukrowy. Firma Adama Hoffmana, nie wiem tylko, czy raz, czy ta nowa firma to była. Generalnie, już to sprawdzam, generalnie tak, to była jeszcze firma RAS, czyli R4S pisana. Generalnie pamiętacie NBO podatek cukrowy? No to firma RAS organizowała dosłownie farmy troli, które prowadziły wtedy kampanię internetowe na rzecz Coca-Coli. I kiedy to wyszło na jaw, bo pisała o tym też między innymi właśnie ta Fundacja Reporterów i OKO.press, no to Coca-Cola i IKEA pozrywały z nimi kontrakty. W sensie masz firmę, która robi działania dla globalnej korporacji Coca-Cola, działania, które jak wyjdą na jaw, działania tego typu, które jak wyjdą na jaw, no to ta Coca-Cola zrywa z tobą współpracę, bo przypał, bo śmierdzi gównem. Bo kurwa, w takim świecie żyjemy właśnie. Zawsze Coca-Cola. Pamiętajcie, że jak dużo mówicie do mikrofonu i nie pijecie wody, to możecie mieć problemy z zrobieniem trąbki. O, od razu lepiej. Słuchajcie, Cezary Bielakowski. Tak, podpisać to nie śmierdziało dokładnie. Za dużo papierochów. Nie palę już od paru tygodni. Cezary Bielakowski, który opowiadał na tych wykładach w smutny sposób historię swojego życia, zaczynając od tego, że maile Dworczyka to fejki. Był też Adrian Stankowski. Adrian Stankowski to jest chłop, którego na pewno widzieliście, jeśli oglądaliście gilotynowy stream z Marszu Wolnych Polaków, bo to jest chłop, który pracuje chyba w zasadzie w charakterze kogoś na kształt dziennikarza w telewizji Republika. I to jest chłop, który ostatnio został nazwany królem propagandy w związku z tym, że anonimowe konto na Twitterze pod nickiem Flash sprawdziło, że w 2023 roku tenże chłop w 752 wydaniach wiadomości pojawił się 771 razy. W sensie 771 jego wypowiedzi jako niezależnego eksperta pojawiło się w 752 głównych wydaniach wiadomości. Tutaj Paweł Krzysztof donosi, że Stankowski ma program w Polskim Radiu 24 i pracuje w Gazecie Polskiej, dodaje Krzysztof. No tak, generalnie jest związany z całym tym gównem. Czy będziemy oglądać Raczka, pytania Nowicka? Myślę, że tak. Myślę, że obejrzymy sobie dzisiaj jeszcze Tomasza Raczka. I słuchajcie, Stankowski, tenże Stankowski,
On mi się kojarzy bezpodobny do takiego byłego piłkarza. Kazimierz Węgrzyn się nazywa ten piłkarz i do niedawna, albo nawet nadal, nie wiem, komentator piłkarski. Ale nieważne, to tylko moje osobiste skojarzenie. I słuchajcie, Stankowski miał wykład, nie mylić ze Stanowskim, tak a propos piłkarskich skojarzeń, miał wykład dezinformacja w mediach, jak ją rozpoznawać i jej przeciwdziałać. I w zasadzie z tego, co tutaj pisze autorka, to wszystkie te jego wykłady sprowadzały się do pokazywania przykładów dezinformacji w Gazecie Wyborczej, Onecie, OKU.press i TVN. I ja wiem, że pewnie na pewno da się znaleźć w każdym z tych mediów przykłady dezinformacji. Ale teraz wyobraź sobie, pracujesz w pisowskim polskim radiu, jesteś chłopem od bycia niezależnym ekspertem na etacie dosłownie w wiadomościach TVP, pracujesz w TV Republika i ja rozumiem, że publicznie twoja praca polega na tym, że wychodzisz i przed kamery mówisz, kurwa, Wyborcza, TVN, Onet, niemiecki Onet, OKO.press, komuniści, oni wszyscy kłamią i chcą rozgrabić Polskę. Oni kłamią i chcą rozgrabić Polskę wszyscy, tak nie wolno. I kurde, jakby to mogę zrozumieć, że robisz to w mediach, no nie? Ale potem masz wykłady dla studentów i robisz dokładnie to samo. Kurwa mać, kurwa. I słuchajcie, i teraz jest taki motyw, że on tam też, ten Stankowski, jako fejki opisuje artykuły odnośnie granicy na granicy polsko-białoruskiej, no nie? Kryzys humanitarny, umierający ludzie. Przerywane przez złe warunki bytowania, a nie na zasadzie zamierzonej aborcji. Ciąże, dzieci wyrzucane do lasu na mróz. I tutaj przykładem jest to, że Stankowski mówi o tym głośnej sytuacji o rzucie ciężarną kongijką przez płot. To była dosyć głośna sytuacja opisywana przez OKO.press. I tutaj autorka, żeby jakby odpowiedzieć na te zarzuty Stankowskiego, pisze tak. W październiku 2021 roku o sprawie pisało OKO.press. Autor tekstu, Krzysztof Boczek, do teraz utrzymuje kontakt z Judith Skonga, dziś jest we Francji. Historię brutalnego pushbacku potwierdzają aktywiści oraz lekarka Paulina Bownik, która badała kobietę w lesie. Krzysztof Boczek, uważny widz gilotynowych poranków, zwanych serią Ranny Żubr, na pewno pamięta, jak darliśmy tu pizdę do kamery na Krzysztofa Boczka w związku z tym, że napisał artykuł, mniejsza o czym, no, w kontekście przejęcia TVP, w którym co chwila powołuje się na anonimowe źródło. I teraz tak, kurde. Ja naprawdę w INBie, jakby jeśli mam po jednej stronie słowo Karoliny Szmygin z frontstory.pl i Fundacji Reporterów i Krzysztofa Boczka z OKO.press, a po drugiej stronie chłopa z TV Republika i TVP, to ja naprawdę chcę wierzyć Krzysztofowi i Karolinie. Chcę wierzyć Boczkowi i Karolinie Szmygin. Ale jak? Jak? Bardzo bym chciał, no nie?
Niestety wiarygodność Krzysztofa Boczka jako dziennikarza jest, mimo że oczywiście to jest inny poziom, zupełnie inny level, kurwa, pierdolenia głupot niż ta strona TV Polska, no nie? Ale, kurde, no, panie Boczek, ja chcę być po pańskiej stronie, panie Boczek, ale nie mogę. I oczywiście, że tutaj mówimy o zupełnie innym kalibrze i chłop Stankowski z TVP oczywiście wykorzystuje rzut ciężarną przez płot jako przykład dezinformacji po to, żeby zdyskredytować dosłownie wszystko, co się dzieje na białoruskiej granicy. Wszystko, co się dzieje na białoruskiej granicy. Ale Krzysztof Boczek być może mogło być tak, że nie było żadnego rzutu, a Krzysztof Boczek po prostu opisał rzucanie ciężarną kobietą przez płot, żeby mieć mocniejszy artykuł. Nie wiem tego. Wiem tylko tyle, że Krzysztof Boczek jest w stanie pisać, kurwa, sążnisty tekst na miliard akapitów, powołując się na 2137 anonimowych źródeł, które równie dobrze mógł sobie wymyśleć. No właśnie. I dlatego oczywiście nie porównując skali spierdolenia dziennikarzy, niektórych dziennikarzy po tej stronie, powiedzmy, tego lepszego, bardziej demokratycznego dziennikarstwa z tym, co się dzieje po tej stronie prawicowo-TVP-owej, gdzie jest no absolutne spierdolenie i tam hamulce już dawno wszelkie puściły. Ale jednak to do tych pierwszych, tych Boczków, Okopresów i frontstorów, myślę, że no tym pierwszym bardziej szczegółowo trzeba patrzeć na ręce, no bo tamci TV-poscy, no tam się niczego nie oczekuje od nich, no nie? Tam jest Donald Tusk, Niemiec, złodziej, Unia, Eurokołchoz, stop islamizacji Polski. Tam nic nie ma, no nie? Tam nie ma nic związanego z dziennikarstwem. A tutaj wydaje mi się, że ja bym chciał i wydaje mi się, że chcielibyśmy, żeby Krzysztofy Boczki i Okopresy jednak no nie przykładały się do tej dezinformacji i szumu informacyjnego, a się przez niego przebijały. Czasami im się to udaje oczywiście, ale no taki Boczek no jest przykładem właśnie tego, jak swoją wiarygodność zepsuć jako dziennikarza. O, do Maciejewskiego jeszcze przyjdziemy, słuchajcie. Bo Maciejewski generalnie... A nie, czekajcie. Dobrze. Nie, jeszcze tutaj mamy Stankowskiego. Właśnie, słuchajcie, też jest zabawne to, że Stankowski też przywoływał taką wypowiedź Włodzimierza Cimoszewicza, który jakoś tam komentował budowę tego muru na granicy z Białorusią, i Stankowski komentuje to tak na tym wykładzie. Bardzo wrażliwy człowiek Włodzimierz Cimoszewicz zajmował ważne stanowiska już w PRL-u. Wtedy jakoś jego wrażliwość nie była poruszona tym, że służba bezpieczeństwa państwa, które on wspierał, potrafiła zabijać, bicie było na porządku dziennym. Szczęście, naprawdę wam zazdroszczę, że nie macie takich doświadczeń. Słuchajcie, to też jest w ogóle piękne, że generalnie bytność w strukturach państwowych w PRL-u jest po prostu synonimem wszystkiego, co najgorsze, i można w zasadzie formułować na tej podstawie zarzut w zasadzie do wszystkiego, ale na tych samych wykładach w tej Młodzieżowej Akademii Dezinformacji pojawia się ten Jakubiak, Marek Jakubiak, który też w PRL-u był raczej wysoko postawionym chłopem, i to jeszcze gdzieś tam w obszarze armii. No ale to już nikomu nie przeszkadza, bo jest nasz i prawicowy.
No i generalnie jeśli chodzi o Stankowskiego, no to tak jak mówiłem, jeśli dezinformacja jakaś istnieje, jego wykłady sprowadzały się do tego, że dezinformacja w Polsce to Wyborcza, Onet, TVN, OKO.press, dziękuję, do widzenia. Nic z tych rzeczy, jeśli chodzi o TVP. A propos TVP, to z kolei inną gwiazdą tych wykładów był Samuel Pereira. Kolejny ekspert od dezinformacji, którego prelekcja nosiła tytuł Media społecznościowe jako narzędzie dezinformacji. O kurwa. Jakby tutaj chyba nie trzeba nic. Tutaj chyba nie trzeba nic dodawać. Przypominam, że to właśnie na portalach TVP Info, którymi zarządzał Samuel Pereira, to był wykład czy warsztaty? Bardziej wykład, seria wykładów, no nie? Dodam tylko tutaj, że Samuel Pereira właśnie, to znaczy z portalu TVP Info wyszła, na pewno pamiętacie, nagonka na lekarzy rezydentów na podstawie ich zdjęć z wakacji. Patrzcie, chłop albo baba na wakacjach, a jeszcze chcą podwyżek, a na wakacje ich stać. I z tego były później materiały w TVP i tak dalej, i tak dalej. I ktoś zapytał Pereirę na tych wykładach, jak Pereira i dezinformacja, to raczej warsztaty, jo. Na tych wykładach ktoś zapytał Pereirę właśnie o tę nagonkę na lekarzy rezydentów, że jedzą kawior i chcą podwyżek. I Pereira odpowiedział tak, co mogę powiedzieć, ja wtedy byłem szefem portalu TVP Info od 2 miesięcy i tak delikatnie mogę powiedzieć, że tu ze strony dziennikarza był zbytni pośpiech, zadziałały emocje, stało się. Było też dużo starych chłopów opowiadających o sobie i słuchajcie, to mi się bardzo podoba, że był chłop w mundurze na tych wykładach. Chłop nazywa się generał Leon Komornicki i jest generałem. Jego wykład miał tytuł Dezinformacja i jej wpływ na bezpieczeństwo państwa. No i według tejże Karoliny, której nazwiska nie mogę za cholerę zapamiętać, autorki tego artykułu, to był po prostu wyszedł stary chłop w mundurze. O właśnie, to jeszcze Dominika donosi, że dla tych, co nie pamiętają, lekarka rezydentka na tych wakacyjnych zdjęciach była na misji medycznej. Tak, słuchajcie, wychodzi stary chłop w mundurze i opowiada o rosyjskim imperializmie, ruskiej propagandzie. Ubolewa nad tym, że gdy mieszkał w Wilanowie, to nikt nie pokazał mu jego miejsca w schronie. Opowiada o tym, jakie finansował pomniki, że zbierał pieniądze na różne pomniki, no nie. Opowiada, jak był przedsiębiorcą, sportowcem, recytuje fraszki własnego autorstwa, a na koniec puentuje swój wykład tym, że trzeba kochać siebie. Słuchajcie, jeszcze raz, jesteście kurwa studentem dziennikarstwa. Macie jeszcze jakieś ideały, chcecie opowiadać ludziom świat, chcecie relacjonować ludziom zakamarki rzeczywistości, do której nie mają na co dzień dostępu. Chcecie porywać ludźmi historiami, które zmienią ich życie. Chcecie otwierać społeczeństwu oczy, ale jednocześnie chcecie odnaleźć się w dżungli dezinformacji. Chcecie przebijać się przez te dezinformacje. Chcecie wykopywać z tego dezinformacyjnego bagna te skrawki prawdy, które pokażecie ludziom, którym otworzycie oczy na tę prawdę. Weźmiecie prawdę z tego bagna dezinformacji, podstawicie je ludziom pod twarz i powiecie im, patrzcie ludzie, taka jest prawda, taka jest rzeczywistość, oto świat, w którym żyjemy. Tego chcecie, jesteście młodymi studentami dziennikarstwa, pełnymi ideałów. I idziecie na zupełnie nieobowiązkowe zajęcia z tuzami dziennikarstwa.
stuzami dziennikarstwa. Tak wam się wydaje przynajmniej. A tam, oprócz Adama Hoffmana, chowającego, kurwa, mobbing, opowiadającego, jak mu dziennikarze zniszczyli firmę, jak trzeba im robić slapy, wychodzi dziennikarz TVP i opowiada wam, że dezinformacja jest tylko w tamtych mediach, a w tych nie ma, a na koniec wychodzi jeszcze stary chłop w mundurze, wychodzi stary chłop w mundurze i opowiada wam historię swojego życia, o tym, że on był przedsiębiorcą, że pomniki finansował, że zbierał pieniądze na te pomniki jakieś różne, że fraszkę napisał taką i teraz wam ją zacytuję. I kurde, i na koniec jeszcze wam mówi, że pamiętajcie, żeby kochać siebie. A to w ramach wykładu pod tytułem Dezinformacja i jej wpływ na bezpieczeństwo państwa. Maciaty, a to nie jest tak, że teraz to copypasta z zagranicznych portali? Tak, oczywiście, że tak, ale jak jesteś studentem dziennikarstwa, to nie myślisz o tym, że będziesz robił copypasty z zagranicznych portali. Myślę, że jak jesteś studentem dziennikarstwa, to myślisz raczej o pokazywaniu ludziom prawdy, o wygrzebywaniu prawdy z bagna dezinformacji i stawianiu tych skrawków prawdy ludziom przed twarz. Był Maciej Karczyński na tych wykładach, był rzecznik warszawskiej policji i ABW, chłop, który był rzecznikiem instytucji o nazwie Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, i to w momencie, kiedy była największa inba, przetaczała się przez cały kraj, o zatrucie Odry. Inba o zatrucie Odry, no nie? I na przykładzie tej inby chłop prowadzi wykład studentom o dezinformacji. Wykład nosi tytuł Jak instytucja państwowa może bronić się przed dezinformacją i fake newsami? Ale oczywiście, pewnie zdążyliście zauważyć ten pattern, tytuł wykładu nie ma nic wspólnego z tym, co prowadzący wykład odpierdala. Bo tutaj na przykład, z racji, że był to rzecznik Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w momencie, kiedy przez kraj przetaczała się inba o zatrucie Odry, to on pokazuje im na swoim przykładzie, jak unikać odpowiadania na pytania dziennikarzy. I tutaj cytat z pana rzecznika. Dziennikarz to zawsze chce zdyskredytować instytucję państwową i pokazać jej wady, a nie zalety. I dlatego trzeba dziennikarzy jebać. Znaczy, zgadzam się, że trzeba dziennikarzy jebać, no nie? Ale tak... Ale inaczej. O. No i tutaj znowu jest jebanie po OKO.press, na której zarzuty chłop robił jakąś akcję na Twitterze Stop Fake Newsom. Nie wiem czy pamiętacie, jak wyglądała sytuacja w mediach przy tej Odrze i jaka była narracja po stronie rządzącej. Odwrócony stolik, gdyby chodziło o Czaskowskiego, to też by tak gadał. Ja myślę, że tak, ale jednak w bardziej subtelny sposób, no nie? Że w związku z tym, że chłop kiedyś był rzecznikiem policji, to tutaj też podaje taki fajny przykład radzenia sobie z dziennikarzami. Kiedy w Szczecinie pijany policjant wjechał w grupę ludzi, rzecznik na każde pytanie odpowiadał jak Katarynka: w tej sprawie jest prowadzone postępowanie. I młodym ludziom, którzy chcą być dziennikarzami, chłop pokazuje, jak pracować w instytucji i jebać dziennikarzy i media i odcinać ich od informacji. Na przykład przy okazji też zdradza, że policja złośliwie przesyła informacje telewizjom po godzinie 16 celowo po to, żeby nie trafiały do wieczornych serwisów. Później jest też jeszcze prawnik właśnie, mecenas Maciej Zaborowski,
który był pełnomocnikiem Obajtka, Ziobry czy syna Beaty Szydło, Tymoteusza, kiedy ten miał też głośną medialnie sprawę o jakieś tam molestowanie. Chłop, który, nie syn Beaty Szydło, tylko ten mecenas, chłop, który w PiSie siedział w radach nadzorczych PZU i PKS, PKP Intercity. Maśnie, Żubrze, czepiasz się, że ktoś serwuje to, co obiecał. Od początku pokazuje, że nauczy studentów PR-owych zagrywek i daje to, co obiecał. Nazwa kursu, no sam wiesz. I słuchajcie, ten dziennikarz z kolei, dziennikarz, ten prawnik z kolei opowiadał, że dziennikarzy należy karać. Tutaj mógłbym się z nim teoretycznie zgodzić, tylko podejrzewam, że chcielibyśmy karać ich za inne rzeczy. I generalnie on opowiada o tym trochę, co, o czym opowiadał już Hoffman, czyli o tym, jak stosować slapy, czyli jak wytaczać dziennikarzom procesy. Tutaj cytat, prywatny akt oskarżenia, artykuł słynny 212 o zniesławienie kodeksu karnego i 216 znieważenie. Ogromna debata w Polsce dotycząca tego, że te artykuły powinny zniknąć, że karanie dziennikarzy za podawanie nieprawdy, bądź za podawanie nieścisłych informacji, bądź w ogóle za słowo jest złe, a ja Państwu mówię, jest dobre. Wiecie czemu? Bo to jedyne narzędzie, które dziennikarze szanują. I postawcie się jeszcze raz, kurwa, w skórze tego młodego studenta czy studentki. Bajas, hej, siema, na chwilę wpadłem przed zajęciami jeszcze, bo przed chwilą wstałem dopiero. Siema, Bajas. Siema, Bajas. Mam nadzieję, że studiujesz dziennikarstwo. Na stronie czytamy, że Akademia miała wspierać dziennikarzy i ich otoczenie w niezależności, rzetelności, uczciwości i profesjonalnym rozwoju zawodowym. No, a potem jest jeszcze ten Maciejewski od Karnowskich z w Polsce. No chłop, który no dosłownie zajmuje się zawodowo tą samą narracją, co TVP przez ostatnie 8 lat, czyli tym, że Tusk Niemiec rozkradnie Polskę, europejskie elity to eurokołchoz, który chce rozkraść Polskę, czy Unia się rozpadnie, niemiecka sitwa, lewacka rewolucja u bram, Niemcy chcą rozgrabić Polskę, lewactwo chce zniszczyć polskość, chcą nam odebrać polską tożsamość przez Tuska. Polska ma być przybudówką Niemiec, tak jak Ukraina przybudówką Rosji, co Rosjanie realizują strzałami w tył głowy, a Niemcy w białych rękawiczkach Tuskiem. Niemcy to nazistowskie społeczeństwo niemieckie, nie jest denazyfikowane po II wojnie światowej, które dziś akceptuje nazistowskie praktyki Władimira Putina, LGBT to oczywiście ideologia. To jest cała działalność dziennikarsko-medialna Maciejewskiego. Jego wykład z kolei nosi tytuł, czy seria wykładów nosi tytuł Dezinformacja w przestrzeni publicznej w latach 1900-2022. Słuchajcie, Maciejewski, on pojawił się w Siema Zielony. Maciejewski pojawił się jako ekspert w takim słynnym materiale TVP w roku 2021, gdzie TVP w wiadomościach wyrwać monolog z kontekstu i upublicznić, no nie mówię nie. Słuchajcie, ten Maciejewski pojawił się w wiadomościach jako ekspert w materiale, w którym to też było dosyć głośne. Wiadomości opowiadały o tym, że Szwecji już nie ma. Że Szwecji już nie ma, bo emigranci na ulicach Sztokholmu robią rozruby i pokazali wtedy jako autentyczny footage z ulic Sztokholmu fragment serialu Netflixa, no nie? Także tak, panie Maciejewski, także tak. Dziękujemy za uczenie przyszłych polskich dziennikarzy tego, że tego, no jak walczyć z dezinformacją, no jak walczyć z dezinformacją. Słuchajcie, najlepsze w tym wszystkim jest to, że ta dezinformacja tych ludzi, o których sobie dzisiaj mówimy, ona nie tylko istnieje i da się ją wskazać palcem, ale ona jest tak niezgrabna i toporna, że jak czasami niektórzy mówili, że
w PRL-u propaganda była bardziej subtelna, no to ja im wierzę. Ja im wierzę, no nie? Bo bardziej topornie, coś bardziej topornego trudno mi sobie wyobrazić. A, no i jeszcze Maciejewski zaprosił na niektóre wykłady. Słuchajcie. Oskara Szafarowicza jako ofiarę hejtu po tym, jak Oskar Szafarowicz Ej, wiecie co? Zanim powiem o Oskarze Szafarowiczu, jeszcze jedna rzecz. Autorka tego tekstu nazywa się, przypomnijmy sobie, Karolina Szmygin, no nie? Jak już przyczepiłem się wcześniej do Boczka, to... Kurczę, miałem taki fragmencik jeden tutaj fajny. Kurde, nie znajdę. Dobra. Dobra, nie znajdę na razie. Dobra, to do Szafarowicza. Portal Misiewicza Dezinformacja.net. Pamiętam, ale nie pamiętam, co na nim było w ogóle. To była jakaś krótka historia, bardzo. Oskar Szafarowicz był tutaj zapraszany jako ofiara hejtu, oczywiście po tym, gdy włączył się na gonkę na rodzinę posłanki Magdy Filix, której syn padł ofiarą pedofilii, a potem popełnił samobójstwo. No i wszyscy znamy tę historię. Oskar Szafarowicz w tej nagonce uczestniczył i potem no, zebrało mu się kilka nieprzychylnych komentarzy w internecie za to, bardzo słusznych. No i tutaj w związku z tym został zaproszony jako ofiara hejtu. I cytat z Maciejewskiego. Mamy podstawy twierdzić i mówię to z pełną świadomością, że można mnie za to pozwać, że doszło niestety do zaniedbań wychowawczych, ale nie o tym mówi mainstream, a o tym, że Oskar jest sprawcą samobójstwa chłopca. No a potem jest jeszcze oprócz tych wszystkich postaci jest też Marek Jakubiak, o którym już wspominałem i tak jak wspomniałem odklejki Magdy Grzyb Radimira nie czytałem, ale ja myślę, że ten temat sobie jakoś zbierzemy w jedno i sobie go omówimy. Może spróbujemy kogoś zaprosić tutaj gościową. Spróbujemy, myślę. A czy się uda, to zobaczymy. Tak, wykład Marka Jakubiaka, byłego działacza PZPR, co jest ważne w kontekście tego, o czym mówiłem wcześniej, o Cimoszewiczu. Na przykład na wykładzie o dezinformacji w codziennej polityce, taki tytuł miał wykład Jakubiaka, dezinformacja w codziennej polityce. Jakubiak opowiadał o tym, że Paweł Kukiz wcale nie przyjął dotacji 4 milionów ze specjalnej puli rządu. Cytat. Kukiz nigdy nie chciał brać cudzych, śmierdzących pieniędzy, oświadcza nasz wykładowca. A faktem jest, faktem, który łatwo można sprawdzić, że 4 lutego 2023 roku rząd PiS przekazał Fundacji Potrafisz Polsko, powiązanej z Pawłem Kukizem, ponad 4 miliony z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Mani, wiesz co, ja myślę, że na pewnym etapie nie ma znaczenia, czy ktoś jest ofiarą indoktrynacji, czy cynicznym karierowiczem. No i tam jeszcze ten Jakubiak opowiada różne antyunijne rzeczy i że ekologia i zmiany klimatu nie istnieje, znaczy ekologia to pić na wodę, zmiany klimatu nie istnieją. Unia najgorsza, a przypominam, jesteśmy na evencie realizowanym z unijnego grantu, no nie? Z unijnego grantu. No i słuchajcie, tak to wygląda.
Przypomnijmy na koniec, że seria wykładów nosi tytuł Młodzieżowa Akademia Walki z Dezinformacją. Organizowana jest przez instytucję, która otrzymała grant 2 miesiące po swoim założeniu. Grant został jej przyznany przez Fundację Skarbu Państwa powiązaną z Ministerstwem Edukacji. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, tak się chyba nazywa. No i tak właśnie, za grant z unijnych pieniędzy tak wygląda walka z dezinformacją. Jak mówicie, sanę z kartofla, tak to się życie w tym polskim chlewiku toczy. Tutaj autorka kilkukrotnie podaje taki przykład, znaczy przykład, kilkukrotnie wspomina, że dosłownie o walce z dezinformacją na tym evencie nie dało się praktycznie nic dowiedzieć. Może poza wykładami tam dwóch osób z NASK-u, które były powiewem świeżości w tym propagandowym grajdołku. A, i jeszcze ważne jest to, że na końcu można było dostać staże nie tylko u Hoffmana, ale też w Ministerstwie Cyfryzacji. Więc jeśli ktoś się na przykład wkręcił i komuś się podobało to, co słyszał, to mógł tutaj już postawić pierwszy krok na swojej ścieżce zawodowej, przykładając cegiełkę do budowania lepszej Polski. ArientED pisze, nie sprawdzajcie wskaźnika cyfryzacji w Argentynie, bo was kurwa zmiecie z planszy. Ja myślę, że to też jest rzecz, trzeba by potraktować jako osobny temat kiedyś na streamkach dłuższy i sobie o tym pogadać i sobie o tym porozmawiać. Słuchajcie, zaraz przejdziemy do oglądania Tomasza Raczka na koniec dzisiejszego streama. To trwa trochę pół godziny z hakiem. Ja myślę, że no potrwa trochę dłużej, bo pewnie będziemy przerywali. Natomiast zanim przejdziemy do Tomasza Raczka, pamiętajcie o łapkach w górę pod streamem. To jest najważniejsze. Żubr, zapisuj te pomysły, bo zapomnisz. Co robi to? Wójczak. To, co najgorsze jest, że PiS pokazał, jak jebać państwo na miliony, używając trefnych fundacyjek i już czekam, aż niemiłościwie nam panując, już stoją w kolejce, by rejestrować swoje nowe fundacje. Słuchajcie, nie zmieścimy się dzisiaj z Marcinem Kąckim. Marcin Kącki przechodzi na kolejny stream. I czesany z kartofla, dobrze mówi, subskrypcja, jak ktoś się zasubskrybował jeszcze. Bo słuchajcie, musimy przekroczyć 5000 subów, jebane. Legenda miejska głosi, że po przekroczeniu 5000 subów Facebook, YouTube zwiększa zasięgi. Nie wiem, czy to prawda, ale jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. O, Kapi jeszcze donosi, że jutro będzie Sejm. Kącki niech przejdzie w niepamięć, mówi Roller, a ja myślę, że jeszcze palcem powytykać go trochę można, wiesz? Myślę, że wytykanie go palcem będzie czymś możliwie pożytecznym. Tak, dokładnie, Krzysztof Wójczak. Teraz będzie Fundacja Wartości Europejskich i Uśmiechu. Aczkolwiek nie wiem, czy chowanie złodziejstwa pod Fundacjami Wartości Europejskich i Uśmiechu jest w stanie być tak skuteczne, jak chowanie złodziejstwa pod martyrologią i patriotyzmem. Czy z Kąckim u Żubra będzie jak z Damonem u Kimmela? A jak jest z Damonem u Kimmela? Jak było z Damonem u Kimmela? Muszę zanotować coś. I zaraz wjeżdżamy z tematem Raczkiem. Akademia Fingerpointingu. Wczoraj obejrzałem tego Raczka i nie dostałem Raczka. Może dlatego, że mało co pobije jego wykład o ciastku WZ? Boję się. Marysia, szkoda, że Maćka nie ma, on uwielbia Raczka, to mu pokażesz z odtworzenia. Kimmel kończył odcinki, sorry Matt Damon, ale skończył nam się czas.
Why Please Why, żubrze ze względu na Sejm, chcesz streamować Sejm, może marudzę, ale wolę, nie wiem, ale są głosy, żeby postreamować trochę Sejmu, jak ma być jutro inba. Ale wolę pogadanki, a nie oglądanie transmisji. Nie mówię nie, nie zapadły jeszcze wiążące decyzje. Tak. Dobrze. Dobrze, słuchajcie. Co grozi za prowadzenie firmy bez rejestracji? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Pa, pa, pa. A, oczywiście, słuchajcie. Cały ten artykuł frontstory.pl ja wrzucę później w opisie odcinka, jak sobie będzie już wisiał zapis, jak będę dodawał miniaturę i pewnie zalinkuję go też w gilotynowych social mediach. Chociaż jak ostatnio pamiętam, że miałem coś linkować w gilotynowych social mediach, to zapomniałem. Zapomniałem. Radosław Langner, z WZ-ką chodziło o analogię do jakiegoś tam filmu, co go recenzował, opowiadał tam, jak ochrzanił kelnerkę, bo nie przyniosła takiego ciastka WZ, jak jadł za komuny. Aaaa! Kurwa! Triggered, kurwa! Ja pierdolę, jak można w ogóle? Słuchajcie, nie oglądałem tego Tomasza Raczka. Oświadczenia Kąckiego też nie czytałem specjalnie po to, żeby zaskakiwać się razem z wami na streamach. Więc zobaczymy, słuchajcie. Tomasz Raczek schował się pod krzaczek. Słuchajcie, odcinek Tomasza Raczka ma 35 minut, więc nam pewnie zajmie to no, do godziny jeszcze. To takie info organizacyjne. Takie info organizacyjne, słuchajcie. Co jest o tyle niedobre, że ja, słuchajcie, w ramach wdrażania poważniejszego podejścia do gilotynowych streamów i do robienia kanału na poważnie, zacząłem sobie planować dzień. Ja nie wiem, czy w moim planie dnia jest miejsce na prawie godzinę streama jeszcze. No, ale słuchajcie, będzie trzeba plan dnia. Borys na ostatnim podcaście mówił coś o programie, który na podstawie materiału wideo automatycznie wybiera kawałki i je przerabia tak, że nadają się na TikToka i inne reelsy. Ciekawe. Chodzi o tego Borysa od Roka? Roller? Od tego Borysa od Gierek od Roka? Wspominał już o dobre dla autopromocji. I powiedz mi tylko Roller, czy to był sam Borys, czy to był Borys z Rokiem? Dźwiedziu, Jezu, to wszystko na serio? Nie, no, że wszystko to nie, od razu, nie wszystko. Sobie znajdę tego Borysa, tylko daj mi znać, czy to był z Rokiem, czy to był Borys solo. Sobie znajdę ostatni materiał. Pa, 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 pa. Aha, dzisiejszy Rock and Borys. Okej, okay, dobra. Dzięki za info. Nie przepadam za nimi, ale to wynika z jakiejś tylko mojej wyłącznie indywidualnej nieprzepadalności. Aczkolwiek to nie jest tak, że nie mogę ich słuchać. Są słuchalni, o tak, taki mam do nich stosunek. Siema kudłaty i pozdro. To jak jeszcze godzina, to zabieram was na siłownię. O, Marysia, dawno nie byłem na siłowni. Bardzo dawno. Bardzo, bardzo dawno. Bardzo dawno. Idziemy dźwigać ciężary i robić rumuński martwy ciąg. Na czym polega rumuński martwy ciąg? Borys mówi, że jest ukrytą opcją lewacką? Dobra. Wierzę ci na słowo. Ze styroduru? Nie wiem, czy to jest styrodur, ale może być.
Właśnie, rok był skancelowany za transfobię chyba. A to nie jest tak, że ta transfobia to było po prostu granie w Harry Potter The Game? Czy robił coś jeszcze? Nie ma dla mnie większej przyjemności niż wtedy, gdy napływają maile. Panie Tomku, dlaczego nie ma nowych recenzji? Co się stało? Kiedy pan będzie nagrywał? Bo mam wtedy wrażenie, że państwo czekają na to, co będę miał do powiedzenia na temat kolejnych filmów. Przepraszam za tę trochę dłuższą przerwę, bo najpierw to była po prostu przerwa świąteczna, mój wyjazd do Wiednia, bo chciałem w rytmie walca powitać nowy rok. No, a potem doszło jakieś przeziębienie, ja mam skłonność do zapalenia zatok, a to się zwykle kończy jakimś... Nie pytałem cię o autobiografię, ale okej, rozumiem, że chłop mówi do swojej społeczności, do społeczności widzów, którzy oglądają go na co dzień i mogą być zainteresowani co u niego. Okej, niech będzie. Ej, ale faktycznie, wydaje mi się, że rok oprócz grania w Harry Potter miał jakieś takie kurwa żarty, ale no... Tak. Ale nie wiem, czy to mi coś się kurwa nie wydaje. Katarem i nawet kłopotami z mówieniem, czego resztki dzisiaj mogą państwo słyszeć. Także jestem usprawiedliwiony. Ale przez ten cały czas bardzo uważnie obserwowałem, co się dzieje i w kinach, i w kinie internetowym, nazwijmy to tak, bo te wszystkie platformy streaming... To takie małe kino, małe kino. Marysia, nie śmiej się ze starych ludzi, okej? Wszyscy kiedyś przeminiemy. Nowe tak naprawdę sprowadzają się do kina internetowego. No i w kinie internetowym nieprawdopodobny sukces odniósł oczywiście serial 1670, polski serial komediowy, pokazywany na platformie Netflix. Bardzo dobry serial. Super partia, kurwo. Super serial, Tommy. Minęło już tyle czasu, że praktycznie wszyscy wypowiedzieli się na temat 1670. Czy to jest dobry serial, czy zły? Ja też zresztą. Więc może wykorzystajmy to, że jesteśmy w innym punkcie, już długo po premierze. Fan Joe Rogana, red flag. I odpowiem dzisiaj nie na pytanie, czy to jest dobry serial, czy zły, bo odpowiedź jest dobry. Aha, do widzenia. Ale dlaczego jest dobry? A jeszcze bardziej, dlaczego ten serial tak bardzo się spodobał? Ej, ja tu się spodziewałem, że Tomasz Raczek będzie odpierdalał boomerstwo. Na razie jest akceptowalnie i... Jestem w stanie się z nim zgodzić. No, dobry serial, mordo. Polako. Kto? Polonia Chrystiana 24 donosi. Jarosław Kaczyński, stan Mariusza Kamińskiego jest poważny. No tak, jest poważny, siedzi w więzieniu. Którzy są trudną publicznością, jeśli idzie o komedię. Którzy bardzo często w ogóle mają pewien dystans do własnych produkcji i są krytyczni, szczególnie jeśli to ląduje w repertuarze Netflix. Jakbym oglądał, to by nie miało sensu oglądać tego na streamie. Poczekaj, zaraz się rozkręci. Jo. Słuchajcie, w ogóle z humorkiem i z komedią to jest kurwa w Polsce, tak mi się, nie wiem czy tylko w Polsce, ale generalnie jest problem z taką kategorią jak humor, no nie? Czy coś... Ja na przykład... Słuchajcie, pokażę wam coś, co mnie rozbawiło ostatnio, dobra? I zrobimy test, czy was to bawi. I teraz, jeśli ja was pytam, czy was to bawi, to prawdopodobnie już z tyłu głowy będziecie mieli, kurde, teraz muszę zwracać uwagę na to, czy mnie to bawi, czy mnie to nie bawi. I nie wiem, czy mnie to bawi, czy mnie to nie bawi. Tak jak ja miałem 1670. Interesuje mnie, jak na to zareagujecie. Wrzuciłem to ostatnio do internetu, gdzieś tam na Twitter i z czymś takim z tyłu głowy, kurwa, pewnie to cringe'owe i boomerskie.
Ale chuj w to, no nie? Ja akceptuję cringe. Embrace your cringe. Pokażę wam, co mi się ostatnio... Co mnie ostatnio rozbawiło. I możecie mnie oceniać, możecie mnie nie oceniać. Przepraszam, lubię was, ale pozwolę sobie mieć to w dupie, czy będzie was bawiło to samo, co mnie. Natomiast wydaje mi się, że z humorem jest kurde tak, że właśnie, chyba mówiłem już o tym, że to jest bardzo często narzędzie do rozpoznawania tego, z kim się dogadasz, którzy to nasi. Jeśli bawi nas to samo, to już możemy zakładać, że będziemy mieli wspólną jakąś płaszczyznę porozumienia, no nie? Pokażę wam, co mnie rozbawiło. Kurwa, ostatnio. Słuchajcie, jestem hipsterem, bo film, który wam pokażę, ma... Nie ma 2000 wyświetleń nawet. W internecie. Słuchajcie, kurwa... Będę czuł się teraz nagi przed wami, bo wystawiam się na wasz cringe, to znaczy na waszą ocenę mojego poczucia humoru. A ocena czyjegoś poczucia humoru wydaje mi się to czasami gorzej niż ocena czyjegoś ubioru, bo ubieramy się ironicznie. A z humorem nie wiem, czy da się zrobić tak, żeby coś cię bawiło ironicznie. Albo coś cię bawi, albo cię nie bawi. Ewentualnie zakładamy sobie grupowo, że coś oglądamy ironicznie i bawi nas to ironicznie. I na tej podstawie znajdujemy tę płaszczyznę porozumienia, no nie? Dobra, chuj, jedziemy. Słuchajcie, mam trochę stres, ale dajcie mi znać, czy was to bawi. To mnie interesuje. Titus już daje. Krzysztof Wójczek. Wojtek, robiłeś wideo z wanny, już nie będziesz bardziej nagi. To prawda. Jedziemy, słuchajcie. Trwa to 2 minuty chyba. I nie ma w tym filmie słoika. Nie, to przeleci, nikt nie będzie nawet wiedział. Raz, dwa, tu. A kurwa, nie dałem. Brawo. Kamero, ja chciałem złożyć serdeczne. Nie, to przeleci, nikt nie będzie nawet wiedział. Raz, dwa, tu. Kamero, ja chciałem złożyć serdeczne życzenia wszelkim Bogumiłom i wszystkim, którzy mają imiona pochodne od imienia Bogumił. Ja również tym, którzy chcieli być Bogumiłami, a jakoś tak się inaczej potoczyły ich losy. Mam piosenkę. Bogumile, ja mam tyle, ty masz tyle. Widzę, że ci nie pasuje, ja to słyszę i notuję. Przepraszam, to są pomyłki, są wpisane w to. Zmień swe życie. Zweryfikuj swe okrycie. No i chciałem też wyjaśnić, bo to są różne poziomy naszej zamożności. Ja widzę, że cię to boli, kuje. Ja widzę twój problem, Bogumił. Widzę go i notuję, mam w swoim sercu, mam to na uwadze. Co mogę powiedzieć? Sugeruję ci po prostu zmianę życia, żebyś zmienił życie swoje. Zacznij od zmiany garderoby. No co, ja bym ci sugerował zmianę. No, pomyśl o czapie. No i te, nie chciałbym, ale te. No sam wiesz, że sandały też mógłbyś zmienić. Bez sandały to bez skarpet. Tak. Także Bogumił, jestem z tobą, nie widzę problemu, że jesteś jaki jesteś. Też akceptuję cię. No. Marysia, ile lat ma twój tata? Zbychu, to nie jest ten z Mumio, tylko to jest Mumio generalnie. No i tak, słuchajcie, no tak ma się sprawa z humorkiem, no. Tak ma się sprawa z humorkiem. Dzień Serka Wiejskiego też mnie bawi. Generalnie do tej pory chyba są 4 filmiki z tej serii. Ten mnie bawił najbardziej. Generalnie te stare materiały Mumią mnie bawią, no nie? Skrzydlec mówi, że go śmieszy, doceniam. Krzysztof Wójczak, słodki Jezu, nic nie ruszyło.
No i właśnie, tak wygląda, słuchajcie, sytuacja z humorkiem. Czy śmieszyło mnie Studio Jajo? Nie, Studio Jajo mnie nie śmieszyło w ogóle. Słuchajcie, efekt badania socjologicznego jest taki, że widzę po czacie, że jednych śmieszy, innych nie śmieszy. Wykorzystam efekty tego badania do postawienia jakiejś odważnej tezy na temat polskiego społeczeństwa, że z humorem w polskim społeczeństwie to różnie bywa, bo puściłem widzom na streamie dwuminutowy filmik i jednych śmieszył, a drugich nie śmieszył. Dzięki wujczak, doceniam. Cieszę się, że potrafimy znaleźć tę nić porozumienia, mimo tego, że mamy inne poczucie humoru. Możemy się tu pięknie różnić, ale trzeba to sobie uświadomić najpierw, tę rolę humoru. Paweł Krzysztof Kołodziej, mnie śmieszyło 20 lat temu. Senior Eugenio, bardzo dobry jest senior Eugenio. I Duszan motor Duszan kupił. Siema Siper, czołem fajnej Polsce. Bo jest to właściwie już teraz taki rodzaj mody, tak jak dawniej była moda na krytykowanie iPhone'ów, wcześniej na krytykowanie Microsoftu, teraz jest moda na krytykowanie Netflixa. Czy słusznie, czy niesłusznie. Więc pomimo tej mody, takie zachwyty, z czego to się wzięło? No więc mam swoją teorię na ten temat i moja pierwsza teoria jest taka, że... 59 lat skończył wczoraj, to 100 lat. Czyli liczę w głowie, ile lat jestem młodszy. Wcale nie tak dużo, jakby się mogło zdawać. Że to jest pierwszy serial komediowy polski od lat, który ma charakter inteligencki. Kirej. Znaczy reprezentuje inteligenckie poczucie humoru. Co to jest inteligenckie poczucie humoru do kurwy nędzy? Jeśli uznamy, że inteligencją są wielkomiejscy pracownicy korporacji, to może tak. Ale czy wielkomiejscy pracownicy korporacji są inteligencją? Nie sądzę. Ale myślę, że no, wielkomiejscy pracownicy korporacji są główną grupą docelową tego serialu. Tu się mogę zgodzić. Ale czy to jest inteligenckie poczucie humoru? Kurwa, co to jest inteligenckie poczucie humoru do kurwy nędzy? Chyba żebyśmy wyszli z takiego, uwolnili się od takiego paradygmatu kurwa uważania, że jak coś jest inteligenckie, to jest wartościujące, ale chyba nie da się od tego uwolnić, bo generalnie kategoria inteligencji służy chyba głównie do tego, żeby się dowartościowywać. Inteligenckie poczucie humoru to są memy z keczerem ruchającym kota podawane przez Tomasza Zwisa na Twitterku. No właśnie. Kurwa. Mać. No dobra, zaczyna się. My zostaliśmy zalani w ostatnich miesiącach i latach humorem plebejskim. Kurwa! Który dociera do nas głównie za pomocą telewizji i pokazywanych w telewizji kabaretów. Dobrze, że przed chwilą oglądaliśmy kabaret, no nie? Bardzo dobrze, że przed chwilą oglądaliśmy kabaret. Aczkolwiek, kurde, no Mumio też jest zupełnie inne niż pozostałe kabarety, no nie? Takie kabarety. Kurde, ale humor plebejski? To jest tak, jakby powiedzieć, że Disco Polo jest muzyką plebejską. No jest, bo jest muzyką rozrywkową. Czy w ogóle kultura rozrywkowa, branża rozrywkowa jest nieplebejska? No jak? Jak to? Jest masowa, to jest kultura masowa tak zwana. Dla wszystkich. Dla mas, dla szeroko dostępna. Jeśli metalowiec mówi, że jego muzyka jest lepsza niż Disco Polo, bo jest metalowa, służy to wyłącznie temu samemu, czemu służy stosowanie kategorii humor inteligencki. Tylko i wyłącznie temu, dowartościowaniu się jakiemuś.
A najśmieszniejsze, że mówimy o czymś, co ma służyć rozrywce. Zarówno muzyka, jak i metalowa mają służyć rozrywce. Nie ma między nimi tak dużej różnicy. Nie ma tak dużej różnicy między disco polo i jazzem. Ich funkcja w kulturze jest dokładnie taka sama. Poza tym, że słuchacz jazzu będzie robił sobie dobrze tym, że słucha jazzu, a słuchacz disco polo nie. Zachso, ja przepraszam, czy ten stream jest inteligencki? Mam nadzieję, że nie. Jest to stream egalitarny, jak donosi wujczak. Kurwa. Te kabarety obecne niewiele mają wspólnego z tymi kabaretami, na których ja się na przykład wychowałem, czyli... Kabaret starszych panów, proszę państwa, to było coś, jak wychodził Wiesław Michnikowski i śpiewał wespół w zespół, wespół w zespół, no to był kabaret, proszę państwa. Albo jak śpiewał do pomidorów piosenkę, no to był kabaret, to był proszę państwa kabaret. To był kiedyś kabaret, proszę państwa. A teraz, proszę państwa, teraz kabaret, proszę państwa, wychodzi chłop i co? I co? Jest fikonka, robi najwyżej. Z piwnicą pod Baranami, z kabaretem Elita z Wrocławia, z kabaretem pod Egidą w Warszawie. Kabaret pod Egidą? Czy to był kabaret? Przepraszam, czy kabaret pod Egidą to nie był przypadkiem kabaret Jana Pietrzaka? Kurwa mordo, śmierzył cię Jan Pietrzak. Ja myślę, że jeśli bawił kogoś Jan Pietrzak kiedykolwiek, to może powinniśmy o tym mówić z jakąś refleksją, a nie z tym, że kiedyś było lepiej. Kabaretem Dudek w Warszawie. No, ja Bimbomu z Gdańska nie pamiętam, bo to jeszcze dawniejsze czasy, ale... Ej, czy... O kurwa, no nie mogę, zdenerwowałem się. Słuchajcie, czy uważanie serialu 1670 za humor inteligencki przez Tomasza Raczka będzie wynikało tylko i wyłącznie z tego, że Tomasz Raczek po prostu nie kojarzy memów? I tego, że tam były żarty z memów? Ja pierdolę. Czy będziemy propsować neonówkę? Nie wiem, czy będziemy propsować, bo nie oglądam. Nie znam, nie kojarzę, nie pamiętam. Kiedyś mnie śmieszyło, jak byłem młodszy. Ale teraz wiem, że ostatnio Lipki do niej walił konia, bo mówiła, że PiS zły, tak? I na tym kończy się moja wiedza. W każdym razie te kabarety, które wymieniłem, to też był humor inteligencki. No, oczywiście. I to był taki humor, który można było powtarzać z taką podwójną przyjemnością. To znaczy i z przyjemnością powiedzenia jakiegoś żartu, roześmiania się, ale także i z przyjemnością poczucia przynależności do, no, do takiej klasy oświeconej, powiedzmy tak. Kurwa, tyle mam do powiedzenia na ten temat. Natomiast ten ostatni rodzaj... Radosław, ja też nie umiem w kabarety. Kabarety mnie nie śmieszą, no nie? Ale kurwa, jestem daleki od takiego pierdolenia, no. Humoru, który od lat pokutuje za sprawą różnych biesiadnych, bo tak nazywano je początkowo, programów w telewizji. Biesiadnych. Przepraszam bardzo. Biesiadnych. Memy z papieżem to humor inteligencki, no właśnie. Humor, jak powiedziałem, plebejski, charakteryzuje się tym, że tam się nie śmieje, tylko rechocze. Nie! Nie! Kurwa! Nie! Nie dość, że się rechocze, to jeszcze kurwa brzydcy, brudni ludzie to robią. Kurwa, śmierdzący. On siedzi, kurwa, i rechocze. I żre to gówno swoje. Spod dupy. Że poziom w sensie, tego... kurwa, jak w 2024 roku można mówić tego typu rzeczy? Słuchajcie, a propos. Ja dzisiaj, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Miałem dzisiaj czytać oświadczenie Kąckiego i szukałem do niego... Szukałem do niego podkładu muzycznego,
Chciałem, żeby to był podkład muzyczny. Chciałem, żeby to był podkład muzyczny. Już wam mówię. Kurwa, nie tą. Nie wiem, co klikam. Chciałem, żeby to był podkład muzyczny w wykonaniu Kevina McLeoda. Kevin McLeod to jest taki chłop, co robi tonę muzyki na licencji Creative Commons. I słuchajcie. I znalazłem podkład muzyczny, który miał być podkładem do Kąckiego, ale ten podkład muzyczny chyba będzie podkładem do Tomasza Raczka, coś mi się wydaje. Uśmiechu tego żartu musi być zrozumiały dla bardzo szerokiej publiczności. To znaczy, musi być taki, żeby wypełnić te amfiteatry, z których się potem transmituje występy kabaretowe. Czyli on ma być ludyczny, on ma mieć charakter taki bardzo, bardzo swojacki. A co tu dużo mówić, my nie mamy szczególnej tradycji, jeśli idzie o plebejskie osiągnięcia kultury. My nie jesteśmy Włochami, gdzie była tradycja komedii dell'arte, czyli właśnie komedii plebejskiej, ale niesłychanie artystycznie wyrafinowanej. Na tyle artystycznie doskonałej, że ona właściwie rzutowała na cały tego typu humor europejski. Mam nadzieję, że dzięki temu ten stream jest inteligencki, a nie plebejski! Nie plebejski. My się trochę uchowaliśmy tutaj w tej niecce między Niemcami a Rosją z takim humorem nie do końca wykończonym, z takim humorem na chybcika zrobionym. No na humor to trzeba, proszę Państwa, to trzeba... Dokładnie, Roller, no nasza komedia plebejska to szczyny, włoska komedia plebejska to jest sztuka, jak Włoch się przebiera za babę, no to jest Catenaccio Pappardelle della Rabbiati, Stadio Giuseppe Meazza. Wystającą fastrygą, niedopracowanym. I to jest naszym doświadczeniem humorystycznym w ostatnich latach. I nagle przychodzi... Także ja bym wolał, żeby się Państwo nie rechotali. Jakby... Proszę się nie rechotać. Czy mogę prosić o zaprzestanie rechotania? Mogę prosić? Proszę bardzo, no. Bardzo proszę. Chodzi serial 1670, to znaczy serial historyczny. A tu już dzwonki dzwonią, bo historia to jest trochę niebezpieczny temat, mianowicie wymaga jakiejś wiedzy, jakiegoś podłoża, żeby wywołać zabawę. A więc jeśli mamy serial historyczny, który bawi, no to jest to serial, prawda, inteligencki. No, wystarczy dodać. 2+2, proszę Państwa. No a z tą wiedzą, uprasza się o powściągnięcie rubaszności. Piękne słowa, panie Tomku. Uprasza się o powściągnięcie rubaszności, proszę Państwa. Wiadomo, szczególnie jeśli myślimy o szerokiej publiczności, jest kiepsko. I to... Z drugiej strony, słuchajcie, jak wyszedł typ z kabaretu pod Wyrwi Groszem, był taki kabaret, albo jest, nie wiem, i w internecie wrzucił filmik o tym, o Kamińskim i Wąsiku i też udawał jakieś głosy i mówił coś tam, że a ja tu mam wąsik i teraz wszyscy mamy wąsik, to ja miałem takie, co jest kurwa? Nawet coraz bardziej kiepsko. W związku z tym te żarty, które jeszcze były zabawne 20-30 lat temu, dzisiaj są głuche, bo po prostu tak się patrzą słuchacze i myślą, o co mu chodzi. Może prawda? U was. Więc to jest zadanie trudne. A jeśli to się udało, to zachodzi pytanie, dlaczego się udało? Czyżby dotyczyło to okresu historii Polski, który znamy bardzo dobrze? W ogóle nie znamy. Ja zrobiłem taki test wśród znajomych. I to takich znajomych wykształconych. Już myślałem, że zrobiłem test wśród takich znajomych. Tych co bardziej plebejskich. Którzy wydawałoby się
No, zdawali maturę, mają humanistyczne przygotowanie. Generalnie powinni się orientować w historii Polski. Zadałem im takie najprostsze pytanie. Takie pytanie, jakie stawiać nauczyła mnie Anna Radziwiłł, moja nauczycielka historii. Anna Radziwiłł, moja nauczycielka historii. A! Jestem przekonany, że gdyby nie miała na nazwisku Radziwiłł, to byś nie wspominał jej z nazwiska, kurwa. Ona zawsze mówiła tak. Mamy rok, powiedzmy, 670. Tomku, powiedz mi, jak wygląda rolnictwo w Niderlandach? A ja mówiłem na to, ale pani profesor, to pani mnie pyta o XVII wiek, a my doszliśmy do XV wieku. Na co Radziwiłka mówiła, no to w takim razie na podstawie tego, co wiesz o XV wieku w Niderlandach, wymyśl, jak będzie wyglądało rolnictwo, albo jak może wyglądać. Proszę państwa, to była edukacja, która uczyła, nie uczyła wiedzy wykuwania na blachę, proszę państwa. To była edukacja. Ja tam ciepło wspominam panią Radziwiłłównę i ciepło o niej myślę i pozdrowiłbym, ale dzięki pani Radziwiłłównie ja teraz nauczyłem się krytycznego myślenia, proszę państwa. Krytycznego myślenia. Krytyczne to jest podstawa. Podstawa. Bez kitu, ktoś tu napisał, że o Emmet, że to jest serial o nim przecież. Rolnictwo w połowie XVII wieku. No więc proszę, niech państwo wymyślą odpowiedź na najprostsze pytanie. A właśnie swoją drogą, która nauczycielka historii, który nauczyciel historii kazałaby wymyślać, jak wyglądało rolnictwo w XVII wieku na podstawie wiedzy z XV wieku. I teraz zastanówmy się, czy głównym atutem tej nauczycielki były metody nauczania, czy nazwisko Radziwiłł? Kurwa! Pytanie. Mamy rok 1670. Tylko bez zaglądania do Wikipedii. Kto teraz jest królem Polski? Twój stary pijany. Dobrze. Nie będę tutaj zgrywał cwaniaka. Uczyła mnie Anna Radziwiłł, a ja nie pamiętałem. Aha, świetnie. Więc jaki jest atut tej nauczycielki? Dlaczego o niej wspominasz? Czy wspominasz o niej tylko dlatego, że ma nazwisko Radziwiłł? Bo historii cię nie nauczyła. Jakby to chociaż była puenta, że on wie. Że on wie, że on zna tego króla. Ale nie, na koniec tak nie wiem. Kurwa! Więc myślałem, kombinowałem, wreszcie sprawdziłem. Michał Korybut-Wiśniowiecki. Pamiętacie państwo takiego króla? No on był krótko królem. Był bardzo młody, kiedy go rok wcześniej, w 1660... Może tak, może być tak, że zajmie 3 godziny, no. Jesteśmy na razie w 9 minucie. W 9 roku posadzono na tronie. Jego tatuś o to zadbał. Roller z historii, no to znam nazwisko swojej nauczycielki i to, że jak czegoś nie wiem, to mam wymyśleć. No. Siema, Hilarek. Cieszył się mirem i był dowódcą bardzo sławnym, więc syna mającego 29 lat wsadził na tron. To zawsze było w historii Polski. Ale nie wyszło mu to na zdrowie, bo... No patrzcie. No był król, potem rządził jego syn. To takie typowo polskie. O, ogniem i mieczem, baza. Porządził sobie parę lat i w 1673 roku umarł nagle. Podobno, gruby był strasznie, ale podobno z przejedzenia się owocami. Więc nie wiem... Podobno. Może w ogóle to nie chodziło o to, może taką legendę dorobiono, że no zeżarł może, za może. Dużo jabłek i mu strzelił żołądek. Może ewentualnie możesz to sobie wymyśleć na podstawie wiedzy z XV wieku. Był po prostu chory na żołądek. Może. A może był chory na coś innego. A może kurwa ruchał psa jak srał. W każdym razie legenda mówi, że zjadł za dużo owoców. No więc taki był ten nasz król, który nie pozostawił sobie... Znaczy wiesz, Marysia, ja mam sentyment do Ogniem i Mieczem o tyle, że to też, że to była taka super produkcja polska mojego dzieciństwa, no nie? Pamiętam, że ja jeszcze nie mogłem na to iść do kina nawet, a bardzo chciałem, bo jeszcze byłem za malutki. Nie jakoś wiele za malutki, ale byłem poniżej
krytyki i poniżej wieku na Ogniem i Mieczem, jak była premiera. Pola, czepiacie się, że mówi nie na temat, a jego nauczycielka wyszła za mąż za syna magnata być może. Bardzo mi się podobała ta scena z polowaniem, jak córki Andrzeja gołymi rękami zabiły chyba łosia i była taka konsternacja, dlaczego. I było takie, pierdole, chcę mieszkać w zamku i chuj. No ja wiem, że miałeś 5 lat i oglądałaś Ogniem i Mieczem, ale ja mówię, że w kinie, że byłem za... Nie chcieli mnie do kina wpuścić. JZW, walnął mi przedwczoraj w domu piec gazowy, marzniemy z żoną, nie mamy ciepłej wody, jutro dopiero ekipa zamontuje nowy, ale słowa pana Raczka ogrzewają, nie ma to jak prysznic z fekaliów. Słuchajcie, widzicie, opiniotwórczy program o charakterze egalitarnym bawi, uczy i ogrzewa. Po sobie w historii. I proszę się tam trzymać, panie Tomku. Znacznych dokonań i nic dziwnego, że o nim zapominamy. Ale skoro już tak nam się podoba serial 1670, no to jest okazja, żeby sobie przypomnieć, że był taki Michał Korybut-Wiśniowiecki i że on rządził Polską właśnie wtedy, kiedy rozgrywa się ta cała historia. Ta cała historia rozgrywa się oczywiście... Radziwił, nauczycielka się nazywała. Radziwił. Kurwa. Ech, Marysia, ja pierdolę. Oczywiście nie w konkretnym miejscu, które możemy znaleźć, tylko no, to jest takie symboliczne miejsce, symboliczna wieś, symboliczny właściciel tej wsi i majątku, który się nazywa Jan Paweł Adamczewski. Jan Paweł oczywiście nieprzypadkowo. Nieprzypadkowo, ale to jest ten inteligencki żart, który, moi drodzy, kabaret pod egidą, kabaret piwnica, pod Baranami. Tak jak tutaj szanowny towarzysz Mroczna Kapibara, to jest ten symbolicyzm. To jest ten inteligencki symbolicyzm, że Jan Paweł i Jan Paweł, to jest ten humor, który oddziela inteligenta od plebejusza, którzy siedzą i rechoczą, jedząc własne ekskrementy. Oni nawet pewnie nie wiedzą, nie rozumieją tego odniesienia. Jan Paweł. Ja podpowiem tym państwu, którzy nie rozumieją. Jan Paweł to był papież Polak, moi drodzy. Nie wiem, czy jesteście w stanie zrozumieć ten żart, to nawiązanie. No bo Jan Paweł jest, jak wiemy, bardzo popularnym imieniem w Polsce. No ale ten Jan Paweł, którego gra Bartłomiej Topa, ma ambicje, żeby być najsławniejszym Janem Pawłem w polskiej historii. I wszystko robi w tym celu. Bo Marysia, znowu uświadamiasz mi, że jestem stary i że życie przemija i że czas biegnie nieubłaganie i że nigdy już nie będę taki zdrowy, sprawny, taki pełen życia, taki werwy, takiej radości, takiej chęci życia, jak kiedyś. W związku z tym no, stara się nam pokazać, bo on jest narratorem, bohaterem, ale i narratorem tej historii, tego serialu. I on nam przedstawia swój świat, swoją rodzinę. Chyba recenzja, czekaj. Wideo recenzja, Tomasza Raczkę napisał. Wideo recenzja, więc recenzja. Swoich chłopów. I poznając bliskich i dalszych ludzi otaczających naszego Jana Pawła Adamczewskiego, poznajemy tamten świat. I teraz na czym polega fenomen, że nam się ten świat tak bardzo podoba, mimo że Jan Paweł, opowiadając o tym swoim świecie, kompromituje go na każdym kroku. I pokazuje... jaki to był świat wsteczny, jak niesprawiedliwie traktowano ludzi, ile małostek i małości było w tamtym świecie. A my się z tego śmiejemy. Mimo że zdajemy sobie sprawę, że te wszystkie wytykane cechy nie tyle są cechami Jana Pawła i jego otoczenia, tylko są cechami naszymi, polskimi. Dlaczego my się za to nie obrażamy, tylko się śmiejemy?
No, pierwszy argument jest taki, no bo to komedia, po to jest przecież komedia. No ale to nie z nami takie numery. My Polacy się obrażamy generalnie, jak się nam wytyka nasze wady. Dlaczego to tym razem uchodzi? No uchodzi przede wszystkim... Ej, czy ja dobrze rozumiem, że może się pogubiłem w tym wywodzie po prostu, ale czy ja dobrze rozumiem, że Tomasz Raczek uważa, że ten serial mówi nam cokolwiek o życiu w wieku XVII? Cokolwiek o mentalności w wieku XVII i o życiu w wieku XVII? Czy o to mu chodzi? Dlatego, że jest w kostiumie. Że jest w kostiumie historycznym, więc to takie niby trochę nie nasze. A, bo on nam tłumaczy, dokumentarz, dokładnie. Dokładnie. A bo on tłumaczy nam, że może nam się tak wydawać, że to jest serial o tamtych czasach, bo jest historyczny. A tak naprawdę, nie wiem, czy wiedzieliście, to jest tylko kostium. To jest tylko kostium. Okej. Dzięki, Tomi. Ale z drugiej strony bardzo nasze, ponieważ te postacie mówią właściwie naszym językiem. Odwołują się do naszych skojarzeń, do naszych powiedzeń, do naszych wyrażeń frazeologicznych, które są charakterystyczne dla współczesnego języka. Ała, kurwa, rzeczywiście. Pola, jest jakaś taka ironia w tym mówieniu o wsteczności i okropnym traktowaniu ludzi w 1675 minut po tym, jak sam przyjmował ludzi za plebejskość. Jo. Mam takie wrażenie... Napiję się wody, przepraszam. Ja też. Soczku. Jak się przejdzie taką infekcję, to potem gardło jest osłabione. Wyjebane. A ja staram się mówić wyraźnie i głośno. I wtedy struny głosowe siadają. Jak to kapela się napierdalał? Ale znowu na ulicy z kimś? Lepsza na to jest ciepła woda. No więc dlaczego to się tutaj udało? Ogniem i mieczem, już ci mówię. 90. Kurwa, nie pamiętam. 7? 8? To jest film, ale on tego nie montuje. On po prostu nagrywa i wrzuca, no nie? Jak jesteś. 9, okej. Jak jesteś Tomaszem Raczkiem, to możesz nagrywać filmy tak spod piździa i je wrzucać. Ponieważ my mamy zwykle kłopot, jeśli nas się zaprasza w głąb historii, bo to trzeba właśnie wejść do internetu, poszukać Wikipedia, jak ktoś tradycjonalista, to wyjąć encyklopedię. Ja, Tomasz Raczek, sprawdziłem na Wikipedii, bo to jest humor inteligencki, ja jestem inteligentny, proszę Państwa. A dzisiaj wiem, że wy... No, ludzie. Z półki zdjąć, jeśli się ją ma na półce, jeśli się w ogóle ma półki z książkami jeszcze. No więc zajrzeć do tej encyklopedii, poszukać, wertować strony. Ale tutaj nam ułatwiono sprawę. Ponieważ to nie my musimy iść do historii, do tego 670 roku i dlatego nie wiemy ciągle, kto był wtedy królem, bo wcale tam nie musieliśmy zaglądać. Tylko historia przyszła do nas. I w tym starym kostiumie, ale wyglądającym jak kostium teatralny, i w takiej konwencji, że to jest w zasadzie teatr, mówi do nas naszym... To jest teatr. Teatr, moi mili. To jest, moi mili, teatr. A jak zaczynają śpiewać, to moi mili inteligentni państwo, to jest, rzekłbym, filharmonia. Językiem, współczesnym językiem, ale puszczając oko, że to było wtedy. I przy takich założeniach i przy takich zastrzeżeniach my to kupujemy. I my się z tego śmiejemy. I nam się podoba. I nam się podoba i ta opowieść, i my się sobie bardzo podobamy, że nam się to podoba. Czy wy też tak mieliście, oglądając to? Że kurde, ale mnie to śmieszy. Kurwa, jestem taki mądry. Kurwa, najśmieszniejsze było, jak właśnie chłop powiedział z tego mema. Ała, kurwa, rzeczywiście. Ja wtedy miałem takie, kurwa, no.
Ale zajebiście, ale zajebiście. Kurde. Jaj. My się sobie podobamy, bo mówimy, no proszę, jakie mamy poczucie humoru. No proszę. Jak umiemy się z samych siebie śmiać. No tak. Nieprawdą jest to, co nam zarzucają. Właśnie Polak umie się z siebie śmiać, tylko komedia musi być dobra. Oczywiście coś w tym jest, ale też ułatwiono nam zadanie. Na tym polega po pierwsze ta niezwykłość. Ty, to jak w filharmonii nie ma fabuły, to na chuj oni tam chodzą do tej filharmonii. Ej, zaszczany Jędrula najlepszy, to prawda. Zaszczany Jędrula, strałem ze śmiechu na zaszczanym Jędruli, zwłaszcza, że ja poznałem kiedyś typa, który grał zaszczanego Jędrula. Byłem z nim na planie zdjęciowym reklamy Orange'a. Więc kurwa, tym bardziej się cieszyłem, że chłop gra zaszczanego Jędrulę teraz. I kurwa, zaszczany Jędrula, scena z zaszczanym Jędrulą była super śmieszny. Śmieszna. Pamiętasz? Jak się zaszczałeś i jaką potem dostałeś krzywkę? No, zaszczany Jędrula. Popularności. Typowy moment. I bardzo, bardzo inteligencki też. Skoro mnie bawił, to chyba rozumiemy, no nie? Gdzie jesteśmy. Akceptacji serialu 1670 pokazywanego w net. Przypomina mi się Ciosany z kartofla, jak mówi, że to jest typowe pierdolenie krytyka na zasadzie, o czym chciał powiedzieć pisarz, pyta pani od polskiego. Szymborska miała ten taki moment. Ja myślałem, że to była miejska legenda, potem mnie naprostowano, że to faktycznie była jakaś taka akcja wyborczej bodajże, że dali Szymborskiej arkusz maturalny z jej wierszem do zinterpretowania, no i potem były odpowiedzi pod klucz, no i dostała trójkę. Netflixie. Myślę, że stąd też wzięło się marzenie, powtarzane coraz częściej, że chcielibyśmy, aby była kontynuacja tego serialu. Polubiliśmy tych bohaterów, bo tam oprócz Jana Pawła jest jego żona. Zofia, moja żona Zofia, którą gra Katarzyna Hermans. Naprawdę? Ukrainiec, który był piłkarzem, nie ma za sobą nieudane testy w Zagłębiu Lubin? Wow. Komicie gra. Zresztą Bartłomiej Topa to robi taką rolę, rzeczywiście, która się zapisze w jego biografii jako jedna z najlepszych. Martyna Byczkowska, młoda dziewczyna, która pokazała się ostatnio w ważnych rolach. Pamiętają Państwo serial, o którym niedawno mówiłem, Absolutni Debiutanci. To też ona. Więc ona gra tutaj Aniele. No, ale naprawdę tak nowocześnie gra, tak fajnie gra. Ona jest o krok dalej, ona nie o krok, o 15 kroków dalej w stronę nowoczesności od wszystkich pozostałych bohaterów tego serialu. Mamy Michała Sikorskiego jako Jakuba. Andrzej Kłak gra Andrzeja, czyli sąsiada. Tak, Dominika, to jest zdecydowanie humor inteligencki. Ironiczne noszenie skarpet. Do filharmonii. No, takiego sąsiada, z którym trzeba walczyć, bo zawsze jest coś do zarzucenia. I trochę w tej relacji Jana Pawła z Andrzejem, bo oni mają po 50% własności tej wsi, w której rozgrywa się akcja. Więc są też trochę konkurentami. Krzysztof Wójczak, no wystarczy zadzwonić do pani Radziwiłł i ona ci powie, kto był cesarzem Rzymu w 33 roku naszej ery. No, Andrzej ma odrobinę więcej, co mu wypomina Jan Paweł. Trochę to przypomina samych swoich, prawda? A podejdź, że do płota. No trochę mamy tutaj. Odniesienie kulturowe. Nie wiem, czy wiedzą Państwo, co to jest. Odniesienie kulturowe. Nawiązanie tak zwane. Do samych swoich. Także tego klimatu. Być może i to skojarzenie powoduje, że czujemy się jak u siebie w domu, że już mamy w genach trochę tego humoru, który od razu odnajdujemy, wyczuwamy i od razu przyswajamy jako coś swojego, coś własnego. No i jest jeszcze postać Bogdana, którego gra Dobromir Dymecki. Bardzo inteligencki humor, naśmiewający się z patriotyzmu.
I słuchajcie, naśmiewanie się z patriotyzmu to jest już takie, no, takie naprawdę oddziela tutaj ludzi od zwierząt. Z tego polskiego, przaśnego, czy padnie słowo przaśny, czy padnie słowo przaśny patriotyzm? No, to jest taki charakter, powiedziałbym, tromtadracki. Słowo trudne, ale jestem pewien, że państwo je znają, a jeśli tadracki. Słowo trudne, ale jestem pewien, że państwo je znają, a jeśli nie, to proszę sięgnąć po Wikipedię. Generalnie chodzi o taki patriotyzm na pokaz. Nie... Siper, ja bym zjadł naleśniki. Zawsze, kurwa, i wszędzie. No, panie Tomku, od ZW piłkę nożną to jest kluczowe pytanie. O Jezu, jego reckie chłopów boję się odpalać, kurwa. Nie zawsze mądry patriotyzm. I to jest właśnie domeną Bogdana, który ma skrzydła husarskie. Kocham naleśniki. Po prostu kocham naleśniki. Kurwa. I który różne głupoty robi i, no i daje się podpuszczać. Generalnie jest postacią bardzo komiczną i bardzo lubimy się z niego śmiać. A i Wyspiański by się tutaj też pożywił przy tym 1670. Stałby z boku, patrzył, puszczał oko do bohaterów i mówił, no fajnie, fajnie, fajnie. Tak trzeba właśnie z Polakami. Na słodko. Jak się nie da ich obrazić, jak próbowałem w Weselu, to może trzeba ich skołować, jak wy to robicie w 1670 i to wtedy szybciej trafi do serc. No więc komu się udało skołować? Reżyserów było dwóch, młodych. Maciej Buchwald i Kordian Kądziela. Buchwald też poznałem, ale to już się wam chwaliłem chyba. Graliśmy w piłkę kiedyś. Panowie mają po 37 i 36 lat. Czyli młodzi ludzie mają takie młode, nieobarczone zbyt trudnymi doświadczeniami podejście do patriotyzmu. No. Ci młodzi to nie mają trudnych doświadczeń w ogóle z niczym. No i dzięki temu być może uzyskali lekkość. To jest kolejny, proszę państwa, kolejna zaleta dzięki i kolejny Łukasz. Powód, dla którego ten serial tak się podoba, bo on ma... Dopisz jeszcze, że strzeliłem więcej goli. Nie pamiętam tego, ale na pewno tak było. Ponieważ ja wtedy w mojej podwórkowej karierze już kiedy byłem w postaci dorosłego chłopa, to grałem na sępa w chuj, bo nie chciało mi się biegać. I... Pewnie strzeliłem więcej goli od Buchwalda. Nie wiem, czy graliśmy razem, czy przeciwko sobie, ale na pewno strzeliłem więcej. Ma w sobie lekkość. Nie ma takiego ciężkiego mułowatości, takiej ciężkiej, tylko ma w sobie zwinność taką myślową i lekkość, i dowcip, i miejsce na przymrużenie oka. Słuchajcie, ja lubię ten serial, no nie? Ja lubię ten serial. On mi się podobał, ale no kurwa. To nie był humor wysokich lotów. To był zaszczany jędrula. To był... Ała, kurwa, rzeczywiście. Kurwa mać. Ale nie na takie, że... Tylko zresztą ja nie wiem, czym miałby być humor wysokich lotów. Na pewno nie takim... Na przymrużenie oka. Ale nie, takim... nie na takie, że... Tylko na takie leciutkie, prawie niedostrzegalne. Takie, że zastanawiamy się... Subtelne, inteligenckie przymrużenie oka, a nie takie... Ja nie wiem, czym miałby być humor wysokich lotów. Bez kitu. Niech ktoś, kurwa, to zdefiniuje. Mrużył oko, czy nie? Czy mi się wydawało? Takie jest najlepsze. No więc dwaj panowie, ale oczywiście scenariusz tu się liczy. Scenariusz też napisał młody człowiek, 36-latek Jakub Różyło. No świetnie to sobie wymyślił, bo on ma talent do pisania tekstów, które się zapamiętują. O limeryki, bez kitu. Którymi się potem rozmawia. Pamiętacie państwo teksty z Misia na przykład?
Misia, się w ogóle pamięta, jak ja mam tę koszulkę, o, tę koszulkę, proszę bardzo, Państwa, i wychodzę na ulicę, to jest plakat Andrzeja Pongowskiego, to ludzie się do mnie uśmiechają. Ja wiem, no może ktoś mnie poznaje, ale generalnie tak mi pokazują, że fajna. Jezu, ja bym chciał żyć w świecie, w którym ludzie by się do mnie uśmiechali na ulicy. I w których ja też bym się do nich uśmiechał. I czułbym, że możemy się do siebie uśmiechać. Że mamy wszyscy powody do tego, żeby się uśmiechać. Ale... Koszulka. Niektórzy podchodzą, pytają, gdzie kupiłem. Generalnie miś jest taki, że... Pola Inteligencki, okej? Okay? Ustalmy to. Oglądałaś serial Inteligencki. To jest nasz... To jest taki nasz kapitał. Taki nasz kapitał... swojości i takiego... Nie mam koszulki z Friends, mam kubek z Friends, okej? Kapitał wspólnoty, za pomocą której się porozumiewamy. W sposób humorystyczny. Powodzenia dźwiedziu. I ten kapitał ma w sobie 1670, więc Staszek Bareja, Stanisław Tym, ależ oni by też tutaj stanęli pod ścianą, też założyliby ręce i powiedzieli, no, chłopaki dają radę. Czy humor Stanisława Barei był inteligencki? Czy teraz się taki wydaje, bo był powstał w takich, a nie innych warunkach? Czy humor Staszka Tyma był inteligencki? Może w Rejsie, ale Rejs z kolei bardzo wielu osób nie śmieszy, no nie? Jeden powie, że Rejs to humor inteligencki, a drugi powie, że Rejs jest nieśmieszny. No, Misia to raczej nie uważam za inteligencki film. Subarzak, no nie był, no właśnie. Kurwa, no nie był. Patrzcie, jak on ma teraz minę w ogóle na tej stopklatce, no nie? Maciaty, teraz jest inteligencki, bo ludzie starsi uważają się za bardziej inteligentnych, ale to chyba tak nie działa, żubrze. O, chłop, Marysia, chłop na siłowni spojrzał mi w telefon i pyta, co oglądam. Opowiadaj, jak się skończyła ta historia. Tu będzie więcej osób takich, które będą biły brawo i robiły aplauz. I zaraz będziemy lepiej rozumieli, skąd się wziął sukces serialu 1670. Ale jest no, jeszcze jego ktoś. Bo powiecie tak, panie Tomku, ale się pan rozpędził. Kogo pan jeszcze tam postawi pod ścianą? I co pan... Inteligencki to może Dzień Świra momentami? No tak, tylko że Dzień Świra też ma... Też Dzień Świra... Dzień Świra jest kurde... No to jest kurde... Może by to dało się podciągnąć. Bo Dzień Świra jest, osiąga coś takiego, że będąc śmiesznym jest jednocześnie zajebiście, ponuro, przytłaczająco smutny, no nie? Kamil Filipek, pamiętam jak strzeliłeś z mojego podania z rogu, o, a strzeliłem, opowiedz mi o tym jak strzeliłem gola, opowiedz mi o tym. Pola, słuchaj, ja plebs nawet nie musiałem googlać, kto był w 1670 królem Polski, ale nie mam pojęcia, jakie to miałoby mieć znaczenie w odbiorze tego serialu i mu zupełnie żadne, zgadzam się. Marysia, pokazałem na słuchawki, że go nie słyszę, bo nie wchodzę w interakcję z mężczyznami na siłce, bardzo dobrze. A jednocześnie to też jest bardzo smutne, że żyjemy w takiej rzeczywistości. Kurde, no, z tym dniem świra, to kurde, zagięcie. Aczkolwiek też mam bardzo prostackie żarty, oczywiście, bardzo często, no nie, o wyciągu z fiuta i... Ale jednocześnie, kurwa, tam jest bardzo dużo autentycznego smutku w tym filmie. Czy w związku z tym jest to najlepsza polska komedia? Być może. Jest jednocześnie... Przytłaczająco wręcz, kurwa, ponura i śmieszna.
widzi tam pod ścianą. Kto tam stoi? Już ponad połowa. Sami biali faceci. Starsi. Tak się dzisiaj nie da. Musi być kobieta. No oczywiście, że tak. Tym bardziej, że to będzie królowa humoru. Moja pierwsza pracodawczyni, którą uwielbiam, kocham, Olga Lipińska. Proszę Państwa, pamiętacie... Jesteśmy w krainie inteligenckiego humoru. Tutaj rządzi Olga Lipińska. Króluje. Tutaj jest Olga Lipińska, mili Państwo. Kurwa, ej, słuchajcie, ja muszę sprawdzić, bo ja nie pamiętam kabaretu Olgi Lipińskiej. Nie oglądałem go nigdy. Pamiętam, że był oglądany u mnie w domu, ale czy to było śmieszne? Nie wiem. Sprawdzimy sobie, bo ja też pamiętam, że kabaret Olgi Lipińskiej ma jakieś takie stare fragmenty na YouTubie, takie bardzo stare. I one się zestarzały bardzo źle. Są na przykład, pamiętam, że był jakiś sketch z M-Wordem, który oglądałem trochę właśnie na tej zasadzie, kurde, ale się jednak zmieniły humorki, zmienił się humorek. Ale zobaczmy, jak wyglądał ten kabaret Olgi Lipińskiej taki w latach 90., no nie? No bo on leciał w telewizji chyba bardzo długo. Tu widzę właśnie jakieś takie stare. Kabaret Olgi Lipińskiej o kościele katolickim. Zobaczmy. To wygląda na lata 90., bo jest Paweł Wawrzecki, widzę. Hanna Śleszyńska. Tak, lata 90. Kabaret Olgi Lipińskiej o kościele katolickim, więc teoretycznie powinno nas bawić, mnie. Zobaczymy. Dwie minuty. Prościuteńka pioseneczka, poduszeczka, dziecineczka. Masz czy nie masz na to chęci, proboszcz zaraz cię poświęci. Choćbyś się zadławił krzykiem, od dziś jesteś katolikiem. Tak człowiekowi człowiek i bratu brat. Katolikowi katolik pięknie urządza świat. I to wedle Bożego, i to wedle Bożego przykazania miłości bliźniego. Osenku było zajebiste, ale też nie sądzę, że było inteligenckie. Biały welon i sukienka, chcesz czy nie chcesz przed ołtarzem ksiądz cię z tułą wiązać każe. Chcesz rozwodu, a tu nagle kością kościół staje w gardle. Tak człowiekowi człowiek i bratu brat. Katolikowi katolik pięknie urządza świat. I to wedle Bożego, i to wedle Bożego przykazania miłości bliźniego. Zwykła taka sobie piosnka, jak te cztery deski prosta. Jaki wybór masz, gdy skonasz, jeśli ziemia poświęcona? Proboszcz decyduje o tem, tych pod krzyżem, tych pod płotem. Tak człowiekowi człowiek i bratu brat. Katolikowi katolik pięknie urządza świat. I to wedle Bożego, i to wedle Bożego przykazania miłości bliźniego. A nam chodzi wciąż po głowie, co na to nasz Pan sam powie. Czy nie odwoła przyjścia ponownego, lękając się losu właśnie takiego. Czas najwyższy więc wystąpić z poniższym apelem. Chrońmy Pana przed Kościołem, chrońmy Pana przed Kościołem, a Kościół przed klerem. No nie wiem. Kabaret Olgi Lipińskiej? Telewizyjny? Na pewno tak.
Jedni bardziej, drudzy mniej, bo to przez lata szedł ten kabaret, więc nie wszyscy się załapali na te kabarety Olgi Lipińskiej od początku. One się na początku nazywały Galup Show, potem właśnie Leci Kabarecik, potem kabaret Olgi Lipińskiej, a to cały czas był ten sam, to samo poczucie humoru, które wywodziło się jeszcze od jednego pana. Tutaj zgoda. Stawiamy tam pod ścianą, żeby patrzył i żeby bił brawo. Konstanty Ildefons Gałczyński. Ale pewnie wtedy rządziło SLD i pewnie wtedy było można przez chwilę. Takie wczesne SLD. I Teatr Zielona Gęś też tu się nada. A proszę Państwa, jak się okazuje z tego, ile my mamy... Ej, chłop dosłownie wykorzystał recenzję filmu do tego, żeby opowiedzieć o tym, czym jest inteligencki humorek i co ma Was bawić, jeśli chcecie być tak mądrzy jak Tomasz Raczek. I że jego facetka od historii nazywała się Radziwiłł. Tutaj wspaniałości, jeśli idzie o poczucie humoru. To jest Olga Lipińska, która kochała się zawsze w Gałczyńskim i zawsze go przypominała i wkładała do swojego kabaretu. Gałczyński jest wtedy, jak się rymuje. Budowując go już swoim własnym humorem. Otóż ona stworzyła taki cykl, w ostatnich latach kabaretu, który ja uwielbiałem, to się nazywało Chata Polska. Pamiętacie Państwo? Nie. Chata Polska. Współczesna, ale taka ludowa. Gol jak gol, dostawiłeś nogę na jak prawdziwy list pola karnego. No. A, i że podanie dobre było. Może dobre. No. Trochę Zeppeliowska. Rzecz się działa właśnie w polskiej chacie i tam mieliśmy prawie 1670 rok, jeśli idzie... Jest jak Kuba Wojewódzki, który robiąc programy o celebrytach w TVN-ie, w prime time'ie, on cały czas jest przekonany, że on robi inteligencką i buntowniczą telewizję. I jeśli coś jest nie tak, to wina tego, że społeczeństwo jest za głupie, jeśli coś się komuś nie podoba. Taki jest właśnie Kuba Wojewódzki na starość. On jest całe życie punkiem i inteligentem jednocześnie i on próbuje przełamywać schematy w telewizji, robiąc talk show z celebrytami w prime time w TVN-ie od lat. O poczucie humoru. Ja myślę, że ci panowie młodzi, którzy pisali scenariusz, robili filmy, musieli znać kabaret Olgi Lipińskiej. Musieli. Nawet jeśli są tak młodzi, no to może za pomocą archiwalnych fragmentów, zresztą powtarzane były te kabarety wielokrotnie, musieli zobaczyć, bo oni idą równolegle. Oni z panią Olgą Lipińską mogą sobie podać ręce. I panią Olgę zapraszamy tam do tego panteonu wybitnych polskich mistrzów humoru, którzy mogą powiedzieć, że... Wybitnych polskich mistrzów humoru. Kurwa, kto używa takich słów w ogóle? W luźnej, kurwa, wypowiedzi do kamery. Ja pierdolę. Mają podobny pomysł na sposób pokazania polskich cech narodowych w taki sposób, żebyśmy umierali ze śmiechu, a jednocześnie po otrząśnięciu się z tego śmiechu nie obrażali się. Mieli chwilę refleksji takiej, prawda? Katarzis. Chociaż z Olgą Lipińską to było różnie, jeśli idzie o to obrażanie, ale o tym Państwu powiem dzisiaj w części premium. Dobrze? To poczekajcie do końca. Zresztą ja dzisiaj długo gadać nie będę, bo cały czas to moje gardło jest słabe, ale zaraz dojdziemy do podsumowania, do oceny, a potem będzie jeszcze ta dodatkowa historia o Oldze Lipińskiej. Ja chciałem Państwu jeszcze o jednym powiedzieć. Jeśli Państwu się podoba tego typu humor, to poszukajcie Państwo na Netflixie serialu pod tytułem Świat oczami Kang. To się pisze Cung, a zresztą widać na plakacie. Świat oczami Kang. Kto to jest Kang? To jest współczesny serial BBC. Inteligentny. Otóż w tym serialu Filomena Kang, którą gra Diane Morgan, znakomicie ją gra. Gra współczesną dziennikarkę, która robi takie filmy paranaukowe. Ale Grącka, czy Tomek dorabia piździe uszy? To jest celny w punkt. Tomasz Raczek dorabia piździe uszy. Który chce nam zaprezentować
współczesny świat. Jak świat wygląda, więc jeździ po świecie, w różnych egzotycznych miejscach się pokazuje i tam, jak to teraz jest przyjęte, przechadza się po pustyni albo przechadza się po jakiejś ulicy, cały czas mówiąc i opowiada nam to, co widzimy. Właśnie, nie było Monty Pythona jeszcze. Jeszcze nie było Monty Pythona. Tydzień azjatycki w Lidlu? O, to dobrze, bo ja zaraz idę do Lidla. Straszne głupoty wygaduje. Ale takim bardzo pewnym siebie, bardzo profesjonalnym tonem, tak jak... Mateusz Noga chyba tak. To właśnie się czasami zdarza, że osoby mające tendencję do plecenia głupstw, kto nie zdając sobie sprawy z tego, że mówią głupstwa, zajmują naszą uwagę. No więc Kang jest absolutnie fenomenalna i jeśli podoba się Państwu Łukasz, mam podobnie. Takie poczucie humoru, czyli poczucie humoru arebur, odwrotne, w którym możemy na początku myśleć, że to jest serio, tam ta Filomena Kang ma... Panie Tomku, ale to nie jest jakieś nowe zjawisko też, no nie? Jakby... Kurde... Ja też to, kurde... Na przykład taki pomysł, że zaprasza do rozmowy, przeprowadza wywiady, coś dla mnie, przeprowadza wywiady z naukowcami, ale z prawdziwymi naukowcami. Profesor taki, profesor tam, inny, dyrektor muzeum, British Museum i tak dalej. Sadza ich w jakiejś ładnej sali historycznej na fotelu i zadaje pytania. Pytania są świadczące o tym, że jest idiotką. Ale z pewną, pełną powagą zadaje pytanie profesorowi, tu idzie kamera i ten profesor... No, nie wypada mu powiedzieć, pani jest idiotką, więc patrzy tak z niedowierzaniem i nie do końca jest pewien, czy to żarty są, czy naprawdę, ale zorientowawszy się, że chyba to jest naprawdę, zaczynają jakoś delikatnie odpowiadać, tak żeby wybrnąć z tej głupoty. I jest następny profesor i następny dyrektor, jak to się dzisiaj mówi, eksperci. No więc kolejni eksperci z danej dziedziny i kolejni na naszych oczach przeżywają szok kulturowy, tak, polegający właśnie na zabija żarty zwarciu, na spotkaniu się, właśnie tak. Wiedzy, tłumaczy erudycji. Wam, na czym polega humorek u Filomeny Kang. Właśnie to robi Tomasz Raczek w tym momencie, kurwa. Kompletnym brakiem erudycji, ale ten kompletny brak erudycji jest bezczelny. Mhm. To znaczy, po pierwsze nie przyjmuje do wiadomości, że nie ma erudycji i że jest głupi, a po drugie jest bardzo z siebie zadowolony. No to Świat oczami Kang, polecam Państwu na Netflixie serial produkcji angielskiej, czyli angielskie poczucie humoru, ale w wydaniu współczesnym i rewelacyjna Diane Morgan. To jest taki ode mnie dodatek, dorzucam do serialu 1670. Dzięki, Tomi. A teraz już czas na ocenę, czyli najpierw będzie Misa Tybetańska, którą poprosimy o czysty dźwięk. Dzisiaj podwójnie ważny, uwaga, Miso kochana, czysty dźwięk dla czystych myśli i czystego głosu. Co do kurwy? I już idzie ocena. 1670, 8 na 10. Ja bym się przyczepił do paru rzeczy, ale mi się nie chce. Ale dla was, plebejuszy, powinno się spodobać. Chcę. Nie chce mi się, bo jak coś się udaje... To naprawdę szkoda czasu na wytykanie małych rzeczy, drobnych rzeczy, które się nie udały. Najkrócej mówiąc, mój największy zarzut jest taki, że serial się bardzo powoli rozpędza. I pozwólcie, że ten zarzut jednak przedstawię, po to, żeby niektórych... O Jezu, on jeszcze kurwa prawie 10 minut mu zostało. Ja pierdolę, ty. Państwa... uprzedzić, że pierwszy odcinek ogląda się najgorzej. Drugi już jest lepiej,
trzeci lepiej, a potem to leci po prostu, że nie mogą bez państwa... kitu, ja bym się przyczepił, ale nie po to jest recenzja. Kurwa, nie powiem wam, co mi się nie podoba w tym serialu, bo to jest recenzja, więc kurwa, nie będę tego mówił. Się oderwać. Więc jest to taki serial, który się wolno rozpędza, ale warto dołożyć starań, żeby się rozpędzić razem z nim, bo na końcu jest pełna satysfakcja. Więc 8 na 10, a teraz, jeśli jeszcze Państwo ze mną zostaną przez chwilę, to będzie Mały Gorzek, a potem będzie opowieść o Oldze Lipińskiej w części premium. Powiedziałem Państwu, że... Co jest do kurwy? Olga Lipińska, wybitna reżyserka, wybitnie mająca poczucie humoru, naprawdę. I zawsze wierzę... Aliat, chciałem tylko powiedzieć, że znam cię z Twittera, wydajesz się i pewnie jesteś in real life w porządku. Życzę ci wszystkiego dobrego, bo nie mam czasu przez to, że pracuję fizycznie na oglądanie takich rzeczy. Kocham cię. Dziękuję za te słowa. Bardzo wiele dla mnie znaczą. I jak kiedyś znajdziesz czas na oglądanie chociażby odcinków takich nagrywanych, a nie streamów, to zapraszam. Aliat 76, zapraszam. Czy ja mam misję tybetańską? Nie, a właśnie zastanawiam się, w co mógłbym przypierdolić. Wojtek, on jest bardziej jebnięty niż ty. Jak się uśmiechnął sam do siebie, jak walnął w garnek. ...w to, że poczuciem humoru można uleczyć świat. Która rozumie każde poczucie humoru, i to intelektualne Gałczyńskiego, i to bardzo ludowe, wywodzące się z komedii dell'arte, które Dario Fo realizował we współczesnym teatrze włoskim, za co zresztą dostał Nagrodę Nobla. Ale Dario Fo do polskiego teatru właśnie ściągnęła, wprowadziła Olga Lipińska. Siódme mniej kradnie w teatrze komedia wystawiała. No więc Olga Lipińska chyba była moją pierwszą pracodawczynią. Ja byłem na drugim roku studiów, gdy już podjąłem pracę w teatrze komedia w Warszawie. Dałem się poznać. Metody zdalnej nie było. No że potrafię... Ja pierdolę, co za typ. Ja pierdolę, co za typ. Ja pierdolę, co za typ. Ja pierdolę. Ty, no, taka miednica metalowa by się przydała, no. O, w dupę. Słuchajcie, zwijamy się powoli. Ciężko było tego słuchać. No, ja też się zmęczyłem. Wszyscy się... Dobrze, tak. Czujemy się wszyscy ubogaceni kulturowo. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Cieszę się, że mogłem ubogacić Państwa kulturowo Tomaszem Raczkiem, spływającym na Was z nieba. Padła propozycja, żebyśmy posłuchali piosenki na koniec, tej samej, która leciała już w zeszłym tygodniu. Czyli Ole Olek. Tak zrobimy, słuchajcie, tak zrobimy. Puścimy sobie piosenkę na koniec. I wyjebane jajca. Puścimy sobie lewackie, zupełnie nieinteligentne disco polo, żeby Tomasza Raczka z siebie zmyć. Słuchajcie, potem, jak już sobie wszystko wyjaśnimy, pamiętajcie o tych łapkach w górę zasranych. Pamiętajcie o subach, jak nie subujecie, bo musimy przebić jebane 5000, bo już mnie to zaczyna irytować. I komentarz napiszcie. Kurde. O, dobrze, Łukasz, mówisz. Słuchajcie, jest taka akcja, że w ogóle jest gilotynowy kanał na PeerTube, ma swoją instancję, znaczy nie instancję, ma generalnie swoje PeerTube'owe konto,
I jakby ktoś, słuchajcie, nie lubił YouTube'a, a chciał się zapoznać, to... Kurde, słuchajcie, już wam mówię. Na instancji Pol Social stoi taki kanał i nazywa się, znajdziecie go, jak wpiszecie go sobie w wyszukiwarkę w pole adresu internetowego. Słuchajcie, kurde, trudne to jest, widzicie? Ja w ogóle muszę z tym całym Fediversum to zrobić jakiś cykl edukacyjny i dla widowni też, żeby całe to Fediversum ogarnąć. To jest w ogóle pomysł, to jest w ogóle dobry pomysł, myślę. To jest w ogóle dobry pomysł. Żeby zrobić, kurde, no. O, Łukasz tam widzę na czacie, on to ogarnia wszystko lepiej ode mnie. I tam jak sobie wejdziecie, to tam znajdziecie gilotynę w wyszukiwarce. Dobrze mówię? Chyba tak. Jak nazywa się mój odcinek z Rzakowskim? Pytanie tutaj pada od Lizzy Rhodes. To kowbojsko trochę. Lizzy Rhodes from Texas. Słuchaj, Lizzy Rhodes, odcinek z Rzakowskim nazywa się Tomasz List w tytule, nie tylko dla zasięgów. Tak, no film z Brownem jest pierwszym filmem na kanale generalnie. Film z Grzegorzem Brownem. Pierwszym filmem na kanale Gilotyna. Dobrze, czy ja powiedziałem wszystko? Łapkę w górę. Na PeerTube jest gilotyna tube.pol.social i tam sobie znajdziecie gilotyna TV. To jest ważna rzecz. O, i teraz Łukasz wrzuca link bezpośrednio do kanału, to też jest pożyteczne. Dziękuję, Łukasz, za wsparcie dla sprawy. I teraz tak, łapkę w górę, to mówiłem, suba, dej. Na Discorda możesz wejść, zapraszam. Tam na przykład da się pograć w Red Deada z nami, jak ktoś gra w Red Deada na PC-cie online. Co tam jeszcze? Komentarz, dobrze, tak, komentarz. Dobrze, Marysia, mówisz, komentarz. Jakiś inteligencki, no nie? Inteligencki. Słuchajcie, ja wiem, jakie słowo musicie napisać. Tromtadracja musicie napisać w komentarzu, żeby było inteligencko. Tromtadracja. Albo tromtadrancki. Tromtadrancki. To jest słowo, którego użył dzisiaj Tomasz Raczek w recenzji. I musicie napisać tromtadrancki. Albo tromtadracja. Słuchajcie, musimy podnieść poziom inteligenckości tego programu. Dobra, z łaciny sobie jakieś jutro znajdziemy. Puszczam piosenkę, zanim się pożegnam. Tromtadrancki, bardzo ładnie, widzisz? Trąbka, pompka i organy, gołodupa i sandały. Może być. Dzień dobry, jeszcze stream trwa. Tak, Kajko, dzień dobry, ale już się zwijamy, bo też muszę zacząć robić rzeczy dzisiaj pilne bardzo. Film na kanał muszę zrobić. Słuchajcie, mam film na kanał do zrobienia. Chciałbym, żeby w tym tygodniu się pojawił. Panie JZW, piłka nożna, do widzenia. My też zawijamy, znaczy ja zawijam. Czy program utraci swój charakter egalitarny? Zależy, ile osób wpisze tromtadracja w komentarz. Albo tromtadrancki. Czy tromtadracki, nie wiem. Ale Marysia, nigdy nie wyzywałem cię od głupiej rury. Muzyka.
Ja taki nie jestem. Ole, ole, Olek, ole, ole, Olek. Tylko ty. Ole, Olek, wygraj, ole, Olek, na prezydenta tylko ty. Ole, Olek, dzisiaj, ole, Olek, wybierzmy przyszłość po raz ty. A i typ wygląda trochę jak Kaczyński. Ten gitarzysta klawiszowiec. Kajko, a to jest dopiero... Powiedziałbym dopiero początek, ale to jest kultówka streama. Powiem ci tak, wcześniej jest jeszcze gorzej. Ciekawe, czy ktoś zażyczył sobie tego na pogrzebie? Oraz... Również do zobaczenia Marysia, również do zobaczenia wszyscy, do zobaczenia do jutra o 8 rano. Dobrego i zdrowego dnia również życzę. Poprzez reform dni. Trzymajcie się tam w tej Polsce, trzymajcie się tam w tych pracach, trzymajcie się tam w tym życiu, trzymajcie się. Niech wasz dzień będzie dobry, niech wasz dzień będzie wspaniały, niech wasz dzień będzie wspaniały jak kampania wyborcza prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w 95 roku. Oraz ty. Oleg the president. Dominika R, będziemy na ciebie czekać. Ej, muszę zrobić jakiś myk, żeby puszczać napisy końcowe ze wspierającymi na streamach. Kamil Filipek, w komentarzach pod filmem Trąb Tatrancki mi napisz, żeby zasięgi nakarmić. I wtedy jak będę umiał puszczać napisy końcowe, to... Kurde, byłoby super. Gdybyśmy puszczali piosenkę codziennie. Żeby ujebać sobie monetyzację. Do zobaczenia. Miejcie dobry dzień i tydzień, bo jest poniedziałek niestety. Elo!